Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam Amelię, witam Kamilo, witam Kuba Dziuba, witam Lorda Mikołaja oczywiście, witam Kapifiliego, witam Lanskiego, witam Lofreza, witam Pawlo, witam Freedom Fighters, witam Daniela, Daniela, wiem, dzisiaj taki wcześniejszy strumyk, ale w sumie wczoraj wspominałam, że dzisiaj może być wcześniejszy, wcześniej też skończymy. Witam serdecznie Dziadka Mroza, witam Fakuar, witam wszystkich, cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że wszyscy powiadomienia na tych wszystkich Discordach i grupach facebookowych już dostali. Witam Azminer, witam serdecznie. Jak dzionek minął? Tak w sumie trochę leniwie tam. Trochę posprzątałam. Wstałam późno, leniłam się do południa. Także jakoś tak, a wam? Jak minął dzień? Jarku, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak tam ten topielec? Nie no, udało mi się wczoraj zabić dwa. Co prawda nie obyło się bez kuli ognia, ale uznam to za swój sukces. Info dotarło, super, to się bardzo, bardzo cieszę. Jak już tu jesteśmy, moi drodzy, to weźmy sobie, zróbmy te polne bestie. Akurat do domu wróciłem, jak się z tymi zaczął, widzisz? Jakie ja mam wyczucie czasu? Dobra. One chyba nie chcą mnie zaatakować, boją się mnie, już jestem taka groźna dla nich. Tomasz Gliński, witam serdecznie. Jak tam się dzisiaj czujesz po wczorajszym imprezowaniu? Dobra. Dobra, leż. No, zapraszam, zapraszam. Zacne towarzystwo się tam zbiera. Zacznę tematy. Ja staram się być aktywna. Zawsze się witam z wami. Dobra, masz w głowę. O, paskudny robaku. A, dobra, porobiony. Głowa nie boli, więc wszystko ok. Poza tym nie było dużo. 0,7 na 4 osoby. To spacerek. Tak wczoraj mówiłeś, że cię trochę pobrało, to się zdziwiłam. Dobra, zapiszmy. Już po obiadku wszyscy? Co się stało, Dziadku Mrozie? Chcesz o tym opowiedzieć, czy nie bardzo? Ja nic nie zrobiłem, leżę z tą nogą, już mnie to denerwuje. O rany. No wiem, bo jak kiedyś złamałam nogę w dzieciństwie, to pamiętam, jakie to było uciążliwe. Okropne wręcz. Radzioks, witam serdecznie, bo później chcę mieć wieczór wolny. Wiesz, Radzioks, jak jest. Streamerki też czasem potrzebują wolny wieczór. Cydzik, witam serdecznie. 50 na początek. Moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie wszystkich dzisiaj. Dobra łapeczka na zachętę, jak zawsze polecam i dla zwiększenia zasięgów. Wczoraj udało się nam bić 3200 subów, za co jestem wam oczywiście ogromnie wdzięczna. Cendrosia, witam serdecznie. Dzisiaj dzień pizzy, ja właśnie... O, to ja nawet nie wiedziałam, że dzisiaj dzień pizzy. Kurde, no dzisiaj krokiecik chyba. I barszczyk do tego. Marty, witam serdecznie. A w sumie jeszcze nie jadłam. Jestem tylko po śniadaniu. To nie po streamie, coś wiem. O nie, nie daj się... Jęka, o nie, drzewo! Drzewo, najgorszy twój wróg, Jęka. O kurde, no to będzie wstyd, jak mi jakiś przerośnięty chrząszcz porobi. Dobra. Nie no. Nie ma czego plądrować. Dramatu nie była, nie mogło być plądrować. Bardziej finezyjnie. A jaką pizzę masz? Fakuar. Nic nie jadłem, dopiero kurde, 18? Masakra, ale to tak stres działa, Tomaszu. Rozumiem. Już mam po najemnikach, jak widzisz, bo mam straż. Znaczy, mam pancerz straży miejskiej. Zapiszmy. Lody, o rany. Ja w zimie nie mogę jeść lodów. W zimie to tylko gorąca czekolada. Jakieś deserki, ciasta, to tak. Lody to tak na wiosnę, lato zdecydowanie.
Obiad jesz? A to smacznego, Pawlo. Co tam dobrego masz? Tak, gram w Gothica pierwszy raz. O nie, hawajska to nie pizza. Jak można świętować dzień pizzy hawajską? Przecież to jest zbrodnia. Zbrodnia przeciwko pizzy. Nie wszystkie wykonałam misje dla najemników. Tym zbiciem się z tym bulkiem i ten nie dałam rady, ale spokojnie zrobimy. Ja sobie muszę, wiecie co, uzupełnić życie. Dobra. Może zapiszmy. Jaką masz pizzałkę? Czyli sobota, dzień pizzy. Team kurczakowa. Kurczakowa? W sensie zupa? W sensie kurczakowa to rosół chyba. Tu gdzieś będziemy mieć za nami. O właśnie. Tego gościa, co będzie chciał pozbierać trochę futra z wilków chyba. Czy coś takiego. Się kojarzy. To od razu, jak tu jesteśmy, to możemy załatwić. O, skórzany mieszek. Się wzbogacimy trochę. Żeby to tak w życiu było, że pieniądze leżą na pszczerym polu. Buraczki, ziemniaki, mielo. O, mielony kotlecik, miam, miam. Z buraczkami albo z kapustką. Dawno nie jadłam. Nie chce mi się robić. Owiec chyba nie zabijamy, bo to się dla nas źle skończy. Jak to nie masz obiadu? Ty nie możesz się głodzić, Mikołaju. No jak to? Ciastus, witam serdecznie. Dzień dobry. Znalazłeś 50 zł? No to szczęścia, że jesteś. Powinieneś chyba postawić gdzieś w jakimś totolotku. Ja znalazłam tylko kiedyś telefon, ale zwróciłam grzecznie. Naprawdę nie mój problem. Nikt nie Nie chce chce mi się wiedzieć, że gotować. ci No ja to nic tak samo nawalam. mam. Zawsze z gotowych półproduktów coś. Czy coś się w końcu zmieni? Ewentualnie właśnie zamówić jakąś pizzę, Ciągle to jakiś samo, kto obiadek. opowiada takie rzeczy. U mnie na Możecie obiad mi się bardzo schabowy i dziwić. ziemniaczki. O, Żadna nie kurde. jest tak Na dobra, że mało się bogato. zmartwię. Dar. Kiepska sprawa. Kurde, ten Pepe to ja Dzień dobrze idę do pizzy tego musi Pepe? poczekać. Czy to nie tu? Chyba nie tu. Są najemnicy, to tak średnio. Myślisz, że to takie łatwe? Brakowało mi zmartwień. Po prostu Leżą tylko zmartwień. ludzie, są ślepi. Naprawdę nie mój problem. Nie no, jakbym znalazła portfel z gotówką, to też bym zwróciła raczej. Jakby leżało jakieś, nie wiem, 50 złotych. Takie Się nie bezpańskie i nie boisz? wiadomo do kogo należą, no to pewnie bym wzięła, nie, ale. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Żadna wielka cuda. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero Na teraz? te pizzę 50, no. Inaczej bym się do tego Czyli zabrał. przejadłeś. Typowy facet. Typowa kobieta. Rejlein, witam serdecznie. Najlepszejszą moderatorkę strzały. Witam, witam. Aries, witam serdecznie. U mnie dewolaje ciasta żeberka. Uuu, nie, no przecież ja tu będę głodna przy was. A tu są te wilki, nie? O, patrzcie, wilki się biją z tymi. Z ścierwojadami. Kurde, gdzieś tu powinien być ten typek. Ten Pepe, nie mogę go znaleźć. A, makaron z sosem pieczarkowym też jest spoko. Możecie? Gdzie tu jest ten Pepe? Dobrze, myślę, że tyle Adidas mogę ci Man, witam zapłacić. serdecznie. Niesamowity Skelisza, dnie dziś wyglądasz czarodziejko 20 złotych PayPal. Nie trzeba, dziękuję bardzo. Skelisz, niesamowity Skelisz. Dziękuję bardzo, serduszko. Dla ciebie. Za chatą najemników. O, dziękuję, dziękuję, to jest bardzo pomocne, Ciastus. A co tam na Skellige dzisiaj w menu? O, chyba Dzisiaj delegacja ze Skellige przybyła. No chyba tak. nikomu ci przecież nic Taka nowego. tajemnica. Naprawdę sądzisz? Znasz już moje zdanie.
Ja z sosem pieczarkowym to lubię kopytka bardzo. W sumie dawno nie jadłam, moi drodzy. Za chatą najemników. Nie potrafisz trzymać języka za zębami. Powiedziałeś Ciferowi, że ukradłem jego ziele. No i co? Gąś się w kukurydzy. No, koniec. Żadna tajemnica. Powinien był wiedzieć lepiej. Z pieczarkami krokiet, z pieczarkami i serem są takie, o, wow, są. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Nie musisz o to pytać. Ja to na zupkach z iPhone'a niekiedy coś ugotuję, ale rzadko teraz. Trudno. O nie, to taka niezdrowa dieta, zupki z iPhone i słodycze. O mój Boże. Na takiej diecie to Daniel nie pociągniesz. Czyli tu gdzieś, nie? Mówicie, że powinien być kolega. Sos do spaghetti to ja wolę sama zrobić. Ja już z Knora czasem biorę. Ten taki, no... neapolitański dobry jest. Niby z proszku, ale tak. Dobra, zapiszmy. Norbert Kowalewski, witam serdecznie pana L. O, sorry, że uderzyłam w mikrofon. Dobra. Hej, ty! Co tu porabia? Dobra, to ukradnijmy go najpierw. Jakieś tam doświadczenie wpadło. Gdzie twój kebab? Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Pulpeciki. Niesamowity skalisz na skalisz. Pulpeciki w sosie. Ej, pieczakowy. No nie pytałam po to, żebyś donajcie mi odpowiadał. Gerbergu. 10 złotych PayPal. Dziękuję za zaproszenie. U mnie dzisiaj krokieciki z barszczem. Więc kebab śpi na szafie. Nie wiem, czemu ten kebab tak śpi ciągle. Może ten kebab jest chory. To jest Gothic Returning? Nie, to jest Gothic z modami. Wykrzyknik moc i będziecie wiedzieć wszystko. Może i najprostsze, ale ja dalej nie jestem. No, każdy ma coś sobie zlenia. Po co marnować czas na gotowanie? Co tu porabiasz? Co porabiasz? Pilnuję. Santiago, witam serdecznie. I unikam kłopotów. Nie zawsze się udaje, co? No, szczególnie gdy wokół tylu najemników. Cieszę się, że jestem na pastwisku, choć i tu bywa niebezpiecznie. Łożesz ty w mordę, Florek! To ty masz ciężkie życie, przyjacielu! Powiedz mi o tych niebezpieczeństwach! Jakie to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Po okolicy włóczy się niewielka batacha wilków. Ostatnio cholerne bestie prawie każdego dnia porywają jedną owcę. Jeszcze kilka dni temu miałem ze dwa razy więcej owiec. Kiedy Onar się o tym dowie, chyba mnie zatłucze. Ups. No to dlaczego nie powiedziałeś? Najemnicy by się zajęli, nie? Dlaczego dajmy nie powiedziałeś go o wilkach najemnikom? Mogliby się ich przecież tak, pozbyć. Pierwszy raz gram. Ta, wiem. Także jakby co to lamię. Powinienem był im powiedzieć, ale nie powiedziałem. Teraz, kiedy tyle owiec zostało porwanych, wolę już nic nie gadać. Przecież właśnie powiedziałeś mnie. Właśnie zaczynam tego żałować. On chyba ma problem z inteligencją. Myślę, że ma ujemną. No a gdybym zabił te wilki? Ty sam? Nie wierzę już. Chyba prędzej zrobiłby to któryś z moich baranów. O, ty typie! To była sugestia. Przejdę się do chłopaków i zapytam, co oni na to. Zaraz, a zresztą dobrze, w porządku. No. Jesteś wielki i silny, mógłbyś pokonać i setkę wilków. No i teraz to rozmawiamy. Czają się w krzakach na obrzeżach pastwiska. Myślę, że są tylko 4. Dobra, czyli 4 wilki trzeba zabić gdzieś tam na obrzeżach. Czyli w ten las trzeba może wejść. Zapiszmy. Poszukamy tych wilczków. Życie prostych ludzi. Czyli taka codzienność większości z nas. Witam serdecznie Quinta Smoka. Co tam, Quint, u ciebie? Jak ten weekendzik mija?
Nie, no tu widzę tylko te przerośnięte chrząszcze. No dobra, to też możemy zabić. No jakoś więcej entuzjazmu. Wolny dzień w końcu. A co tam jest? Tam jest jakiś ognik, czy co to jest? Dobra, najpierw poróbmy te chrząszcze. A może nie dwa naraz. Jeden a one chyba mnie dwa na zaatakują, no nic. O kurde. Jaka jadka. Dobra, padły. Mateusz Nowakowski, witam serdecznie. To są tam młode wilki. Szybko pójdą, zobaczymy. Tam coś już jest, ale... To jest dzik. Ej, co to jest? Widzicie to czerwono-niebieskie coś? Z ognik? Ja, to mnie zaatakowało? Co? What? Ej, no nie, bez jaj. Ja się tego boję. Co? O nie, zabiłam to. Co? O w mordę, Jerzy, jaka jestem teraz wystraszona. Co tu się stanęło? Mogę to zebrać? Czekajcie. Bo tu się świeci dalej. Ognik. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. No myślałam, że można coś zebrać stąd. Ale lipa. Grzeb Glive, witam serdecznie. Ale ten Elchiver jest bez zmiany poziomu trudności, tylko grafika. Ale trochę żałuję, bo jest faktycznie trudno. Weksel, witam serdecznie. Skąd można tego moda pobrać? No wgooglaj sobie, to są z jakichś niemieckich stron. Dziś sobie troszkę dokończyłem twój stronki, kilka razy powtórzyłem. Ten moment, jak wybuchałeś, jak cię to pielec porobił. O nie. To było najgorsze. Najgorętszy moment. Na tym. Na streamie. Nonzej, witam serdecznie. Blanks, witam. Zenon, witam wszystkich. Zabiłeś ducha. Ej, to był ognik. Ja myślałam, że tam jakieś substancje magiczne po nim zostaną. A coś po polnej bestii jest? Nie, nie ma nic. Nie znajdę. Znaczy właśnie słyszałam o tym ogniku, że ja coś tam mogę zrobić, ale to dla tych gildii... O nie, dobra. Nie. Spokojnie, dziku. I najpierw może zapiszę albo się wyleczę. Plująca lama, witam serdecznie, dobry wieczór. No wiem właśnie. Czekajcie, tu się leczymy. Zjedzmy trochę sera. Dzisiaj jadłam na śniadanie serek pleśniowy i trochę rybki. Całkiem dobre było. Dobra, tyle wystarczy mi życia, żeby pokonać dzika chyba, nie? Dobra, chodź dziku. Chodź dziku. No chodź, poka mi te różki. Ale słuchajcie, to pielce ładniej chrumkają niż dziki, muszę przyznać. A to jest jakiś dziki dzik! Czemu on jest taki czerwony? Napyrkę go! Dobra, leż. Patrz. Będzie gulasz, będzie dziczyzna nic na obiad. Nie ma, tu nie znajdę. Gudziec. Majes, witam serdecznie, mistrza gotikowego, witam, serduszko dla ciebie. Powoli do przodu, będziemy robić teraz zadanie z wilkami. Tylko najpierw muszę je znaleźć w tym lesie. A może to nie w tym lesie, bo coś nie widać tych wilków, nie? Oszukane wilki. Wściekły. To jest dzik ze wścieklizną. Żebym się za bardzo nie zapuściła. Zapiszmy może. Gdzieś tu. Nie powtórz tego błędu z Wiedźmina. Jak ci się podoba w ogóle Gothic? No jest trudny, wiesz? Jest trudny, trochę te mapy są nieczytelne, w takim sensie, że można się pogubić. Nie ma tych znaczników. Dziennik jest dość niejasny. Bardzo dużo questów.
jak na tyle questów i na tyle jakby rzeczy, które się tu dzieją, to powinno to być może trochę bardziej przejrzyste, albo po prostu jesteśmy rozleniwiona grami, które wiecie, no tak prowadzą gracza trochę za rączkę, no. Zatratubę witam serdecznie. Jak zwykle przesada. Jaka tam przesada? To są... jak najbardziej szczere i prawdziwe słowa, no. Kto by się porywał na gotyka z samymi pięściami? No tylko mistrz gotykowy. Marcin Nolbert, witam serdecznie. Blazer Hair, witam. Jotsazu, witam serdecznie. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam nick. XP Pokémon. Kurde, też trochę zarzuciłam te swoje Pokémony. Na to nie zupełnie się z tobą zgadzam. Pozytywny świr, pozytywne świry to się ceni. Jak tam mija czas? No, z wami i z gotykiem to normalnie. Plus 50 do morale. Te wilki są blisko, może one są tu bardziej, wiecie? Za tymi najemnikami. To było oczywiste. Gdzieś od tego dara, jak szłam, nie? Gdzie ten dar był? Tam bardziej. Dużo by mnie to kosztowało. To było oczywiste. No właśnie chcę zamówić w Grzebyku. To naprawdę nie mój problem. Faktycznie trochę przebija momentami. Nie musisz mi tego mówić. Naprawdę w to wierzysz? To było oczywiste. Dobra, tu będzie dar i tu będzie ten lasek chyba, wiecie? Gdzie będą te wilki, ale może najpierw się uzdrówmy. Bułeczka znowu z serkiem. Niech będzie. Winerkon, witam serdecznie. Tu w dół pewnie. Na prawo od gościa, który zlecił zadanie. Czyli tam przy tym Pepe bardziej. Jaki donej. Kurde, ja bym tu sprawdziła. Mi się wydaje, że one są gdzieś tu, te wilki. Bo tam nawet jak szłam tędy, to widziałam. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Dziękuję bardzo. Serduszko. A naprawdę nie szalejcie, no. Nie trzeba. Tam są te latające. To są te latające dziabongi za DHD. Można się tak w kółko kręcić, no. O, widzicie, tu są wilki dwa. A podobno są cztery. Dobra, to najpierw te porobimy. Latające. Mój Nowox to sam z siebie zepsuł. Wejście na kabel. Naprawdę? A ile go miałeś, tego Nowoxa? Grzebyku, to dziwne. Ja swojego już mam... Tak... No, niebawem będzie rok. Jakoś w kwietniu chyba kupiłam. Latające dziabunki za tych... No a nie? Kręci się tu, wokół własnej osi. Jak kot ganiający ze własnym ogonem. Dobra, niech to podleci do mnie. Joseph Goebbels, witam serdecznie. Nie poluj na Geralta. Uuu, na hita? Wow, niemożliwe. Jakaś przemawiana musiała we mnie nastąpić. Dobra. A teraz sobie pogadajmy z wilkiem. No chodź, chodź. Chodź, chodź, mam kosteczkę, no. Dobra, jeden załatwiony. Mieliśmy poziom, super. Chyba pierwszy raz na mopkach mi się udało, wiecie, wybić poziom. PJ-e spirały. No to były sympatyczniejsze PJ-e. Nie miałam powiedziała, że to jakiś z tych insektowych Pokemonów. Kurde, a drugi? Był tu drugi wilk. Gdzie on się podział? A ten lasek ładny. O nie, znowu dzik. Czy ten dzik mnie wyczai, jak myślicie?
Rodgar, witam serdecznie. Coś tam niebezpiecznie chrumkało. Dobra. Ups. Szarża! Masz głowę. Będzie więcej gulaszu. W końcu jutro niedziela, rodzinny obiad. Bach! O nie. O nie! Dwa? O nie! To już jest przesada. No dobra, wiem, że chciałam więcej na gulasz, no ale naprawdę. Szanujmy się, żeby się nie zepsuło. Dobra, poszło. Tomasz Mazur, witam serdecznie. Do której dziś strumyk? Tak gdzieś po 20 skończymy. Niczego tu nie znajdę. Dobra. Nic nie ma, czego tu nie znajdę. Te wilki są w tym takim obozowisku z ogniskiem? Czyli to nie był ten wilk? Jednak? No to dobra, cofnę się tam, jak niczego mówicie. Niczego tu nie znajdę. Jak ty bugujesz przeciwników? Przecież Gothica nie trudno zbugować. A w jakie wy te Pokémony grać? Jakieś nowe pewnie. Simon, witam serdecznie. Bitwa pod Grunwaldem. To jest ciężki bój z dzikami. Pokémon Let's Go Pikachu na Nintendo Switchu. A, to chyba widziałam na Instagramie u ciebie, Majes. Dla fanów Pokémonów może być? Polecasz? Dzik ma bardzo ostre kły. Dzik jest dziki. Dzik ma bardzo ostre kły. No. W ogóle te nowe gry na PC to w sumie w takiej samej cenie jak konsolowe, a kiedyś to tak było, że wiecie, na konsole były droższe. Więc nie wiem, czy się nie opłaca przerzucić na konsolę jednak. To nie może być tego pewne. Nie doszło do mnie. Damian Lichy, witam serdecznie. Trudno mi w to uwierzyć. Nie mam czasu. Przecież ciągle prosto, dobra. A w ogóle muszę się uleczyć. Tam trochę przeszarżowałam. To było wiadomo od dawna. Myślisz, że ja mam lepiej? Skąd ty to znasz? Sam tak mówiłem. Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie mówię ci przecież nic. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Mówicie cały czas prosto, tak? No dobra, tylko zapiszmy. Spoterku, witam serdecznie. Do ogniska mówicie, cały czas prosto do ogniska. Tam się niby coś pali. Mówicie, że tam są wilki? Nie wiem, żeby tam mnie jakiś bandyta nie zaatakował, bo będzie przerąbany. Szukam wilków. Nie, no tutaj jest jakiś prawy chłop chyba. Grom. A tam... A też są wilki, dobra. Są dwa wilki. Tutaj są dwa trole. Ja tam widzę dwa wilki na razie, to chyba w porządku. Patryk Wójtowicz, witam serdecznie. Tak. Wyciągacie mnie na manowce, rozumiem. Valar Gurdum, tam dalej lepiej nie iść. Spokojnie, poradzę sobie. Jedna bestia mniej. Dobra. I teraz drugi. O, widzicie jak on się zbugował? O, biedny wilczek. Biegnie i nie może dobiec. Jaki słodki widok. To ja sobie może wody się napiję w międzyczasie. Strzała, witam serdecznie.
lektora YouTube'owego. Witam, witam. Dzień dobry. Strumykujesz coś dzisiaj, mam nadzieję. Kuter, Turek, witam serdecznie. Dobra, odbugował się. Kurde, liczyłam, że się jednak nie odbuguje. Dobra, mamy dwa wilki. Nie wiem, czy to są te wilki, ale to chyba nie ma znaczenia. Wystarczy, że mu przyniosę, kurde, skórę i mięcho, nie? Niesamowity Zenon 91. Ktoś jedzie za nami, powiedział podniecony. Na wodzie niesłychane zadrwił Wiedźmin, nie oglądając się. Na wozie, a ja myślałem, że tutajsi jeżdżą na nietoperzach. 7 zł i 92. Dziękuję bardzo za donate'a z cytacikiem. Dziękuję bardzo. Dzięki, Zenonie. Serduszko dla ciebie. Bardzo, bardzo doceniam. Buziaki. Alvin, witam. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. A co nudzisz się wieczorem? No właśnie, wiesz, wcześniej zaczęłam streama, żeby mieć wolny wieczór na strzałach. Nie wiem, czy ten coś sugerujesz, czy co. Rzuć się naturalnie z pięściami bez zbroi. Nie, Cendrosie, aż taka szalona nie jestem. Wróć do tego gościa od owiec i pójdź w głąb lasu. No dobra. Mówiliście, że cały czas prosto. Ciężko z tymi lokalizacjami od was. Jak to za dużo? Właśnie dobrze, jak jest ruch. Przynajmniej wiem, że wam się podoba, moi drodzy. A jak inaczej? Kurde, też jest las. Prosto w górę, w lewo. Ta. Kurde, gdybym nie była kobietą i gdybym nie miała problemu z orientacją w terenie, to myślę, że ten gotik by był zdecydowanie łatwiejszy, ale że jestem kobietą i czasami mylę się, które to jest prawo, a które lewo, no to wiadomo, że będę miała pod górę. O nie. Dobra, a tu jest góra, czekajcie. Teraz pytanie, czy to jest ta dobra góra? O nie, chyba tu nie można wejść. Z czym zaczynają? Zaraz zobaczę, Mikołaju, co się dzieje na tych czatach. Już sobie ostrzę klątwy. Tylko ona mi wygląda na Japonkę. Nie wiem, co wy macie z tym, naprawdę. Nie jestem Japonką, jestem Polką. Seksizm, oj tam. Jak dziewczyna sama z siebie żartuje, to znaczy, że ma dystans do siebie. Adrianie, witam serdecznie. Pół ork, Japonka, pół ork. No, jestem tak pół Japonka, pół ork. Niewiadomego pochodzenia. Michał Plewa, witam serdecznie. No dokładnie, Grzybyku. Racja. Niby ładnie wszystko wygląda, ale wszystko jakieś takie trudniejsze w orientacji. No dobra, damy rady. No dobra, jest ten typ. Gdzie ten typ? Gdzieś tu był. On uciekł od tych owiec? No nie wierzę. Dobra, jest tu ten typ. I teraz prosto? Prosto od niego? Czy gdzie? Północ, południe, wschód, zachód. No, halo. Witam, Łukaszu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Live. Na obecną chwilę same streamy. Ale nie wykluczam, że się odcinki jakieś nie pojawią w przyszłości. Jago, witam serdecznie, dzień dobry. Vulcanus, cześć, cześć, witam serdecznie. Kończyłem dziś Icewind Dale, o. Gratki, takie gry to się gra i gra. Kiedy się na wprost goście idź w głąb lasu. Nie drogą, dobra. Czyli tu mam iść po prostu. Dzień dobry, girls, witam serdecznie. Czemu mam nazwę na Steamie na 69? Na Instagramie też mam je na 69. Po prostu 69 to jest, wiecie, moja szczęśliwa liczba. Taki yin i yang, pierwiastek damski i męski. Wiadomo, co się za tym kryje, albo co byście chcieli, żeby się kryło. O, tutaj smyszek. Brawo, wzbogacamy się.
Marson, witam serdecznie pędzioszka ulubionego. Kiepski szeroki miecz. W ogóle ty ktoś tu tyle skarbów zostawił? Co? Nie wiem. A, bo tu ktoś zmarł. A to są kości. Jestem bystra jak woda w klozecie, no nic. Nie wiem, na jakiej podstawie tak wywnioskowałaś. To jest właśnie harmonia. Dopasowanie i tak dalej, Cendrosie. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Jakiś chłop pewnie tutaj zmarł pod drzewem. No cóż. Czwarty, witam serdecznie. Jacku, witam gorąco. Don Wieszako, witam wszystkich. Buziaki dla was. Skąd masz gotika? Na Steamie sobie zakupiłam. Moi drodzy, że mówiliście, że tu będą te wilki. One się przede mną chowają. Przecież ja tu jeszcze 3 dni spędzę na szukaniu tych wilków. Jest lasek, są krzaki, no to gdzie są wilki? Daniel, musisz popraktykować, wtedy się dowiesz. Archiwer zmienił ich połączenie. No nie, nieprawda. Nie mówcie, że nagle się przemieściły po prostu gdzie indziej te wilki. Nie róbcie sobie ze mnie jaj. Co sądzisz o uciekaniu producentów ze Steam? Czy nie śledzisz? Wiesz co, nie wnikam w to. Dopóki nie zaczęłam streamować, to nawet nie korzystałam ze Steama, no ale... Jakby streamowanie duży wpływ na to ma. Szukaj w lesie obozu. Dzięki Majest. Obozu. Przy górach jakoś, przy jeziorku. One w lesie miały być, no do cholery. Jak tam są owce i te owce niby są podkradane przez wilki, no to te wilki nie mogą być jakoś super daleko. Dobra, jest tu jakieś chyba jeziorko, o. A może tu? Dziękuję za pomoc, Szała. Zgubiłem płytkę z gotikiem. Wiesz, gotik to jest tanioszka, no naprawdę. O, tutaj jest roślina lecznicza. Nawet jak się zgubi 10 razy, to nie szkoda kupić chyba. Dobra, od jeziorka w prawo. To tu. A to jest górka. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Wilki są na skali. Niesamowity skarż, wilki są na skali. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. Kurde, no to niech się pojawią tutaj, bo ja muszę ten... zdobyć doświadczenie. O nie, jeszcze się ściemnia. Nie, no w lesie po ciemku szukać wilków to najgorsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać. O nie, coś bzyczy! Dobra, korzeń leczniczy. Dobra, jak coś bzyczy, to trzeba się wycofać. Jak te pochodnie, to drogą prosto. Dobra, no spoko. Wilki są u babci. Dobra, no to idziemy prosto, jak mówicie. Tu są znowu owce, ale to chyba w drugą stronę prosto. O, tą. Każdy mówi inaczej, bądź słodny. To jest standard. Standard moich live'ów z Gothica Majest. A potem się dziwią. Rany, już w tyle w to grasz, a ty dalej nie doszłaś tu, gdzieś tam? No nie, nie doszłam. Bo po pierwsze gram pierwszy raz, każdy radzi inaczej. Jeszcze często jest chaos w kolejności do questów. No, no tak jest jakoś, no. Co poradzisz, jak nic nie poradzisz? No ja mam po polsku, ogólnie to trzeba i tak zainstalować te wszystkie dodatki typu tam Fix, Player Kit, System Paki i one tam też już mają spolszczenia. O, czekajcie, widzę wilka. Chyba jestem na tropie.
Leśniczy bezimienny w akcji. Też bardziej myśliwy, jak łowi wilki. Mówiłem, no. Tomaszu, masz rację, słuchaj Gilsa. Gils prawdę ci powie. Dobra. Ulala. No, chodźcie, ale po kolei, nie wszystkie naraz. No. No kurna, nie wszystkie naraz! A są młode, dobra. To chyba szybko pójdzie. Dobra, jeszcze jeden. A może się napije jakieś miksturki zdrowia czy coś? Tak będzie chyba w porządku. Siup. Nate, hello my friend. Dominik Tutka, witam serdecznie. Młody wilk. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Dobra, jeszcze tamten jeden. Młode wilki jak Robb Stark. Podobne nawet zakończenie mają. Rodgarze. No, najmłodszym wilkiem to ja jestem. Normalnie. Hot wilczek. No. Zauważ mnie, wilku. No, taś. Chodź do pańci. A ty chyba niedawno trójkę przechodziłeś. To może dwójeczkę należałoby teraz ograć. Strzała. Nic tu nie ma. Czy jakie masz plany na streamy? Czy jeszcze nie wiesz? Nie ma czego tu nie znajdę. Dobra, tu już wszystko pozbierałam. Nie wiem, czy tamtego zebrałam skórę? Wilczyca. Nie ma czego tu nie znajdę. Nie, to zebrałam, dobra. A, horrory, survivale. Nie wiem, czemu się cieszą te horrory taką popularnością. Ja się chyba nie przekonam. Już The Walking Dead może przejdę, bo mam na Steamie. Dostałam. Najlepsze, że za pierwszym podejściem Kawalorn chyba postanowił sobie wrócić do Górniczej Doliny, bo w jaskini go nie było obok Serdasa. Serio? No to musiałeś wczytać, bo to zbugowane. Horrory dlatego, że streamerzy się boją. A niektórzy wyśmiewają horrory. Ja na przykład jak grałam w pierwszy horror, ten Layers of Fear, to w pierwszym streamie to faktycznie nie byłam przyzwyczajona do klimatu horroru. No i troszkę się bałam, nie ukrywam. Ale potem jak już się uswoiłam i te coraz straszniejsze rzeczy przestały robić na mnie wrażenie, bo po prostu się opatrzyły mi. No i pewne momenty już przewidywałam, nie, że tam zmiana muzyki, o, to zaraz będzie coś jumpscare'owego. No to potem się śmiałam z tego, no. Dali, witam serdecznie. No co ty, chłop? Dobra, Pepe, masz te swoje... Hej! Pozbyłem się wilków. Naprawdę? Pograj w The Suffering, nie. Inosowi niech to jakiś horror wieki. Pewnie. Dalej jednak nie wiem, jak powiedzieć o Narowi o tych... wszystkich Cezary, witam serdecznie, Black Wolfa. Hej, hej. Pawcio, witam gorąco. Kulka. Dobry wieczór. Czemu Outlast i Amnezję to fajne? Nie wiem, no może kiedyś. Ja wolę takie gierki z historią jednak. PKW, witam serdecznie, mistrza Heroesowego. Witam. Jak coś mi wyskoczy na ryj. To jest okropne, nie? Dlaczego wspomniałeś Bulka? To jeden z najemników, właściwie. Dziękuję, to miał Bilbo. Się zajmować ochroną prawa. Sims 4. Zamiast były tego, Simsy tydzień temu, znaczy w piątek. Przesiadują całymi dniami z Teklą w kuchni. Ogólnie za tydzień w piątek zrobimy sobie jakiś streamek specjalny. W związku chociaż mógł mu spuścić z moim osiągnięciem boją, 151 lat, także zapraszam wszystkich. Muszę jeszcze zaplanować, jak tam to będzie wyglądało. A w końcu strumyk specjalny to musi być specjalny. Ale postaram się zapewnić wam odpowiednią dawkę rozrywki.
Dobra. Co teraz można zrobić? Przydałoby się przespać, bo jest ciemno. Ciemno jak w tyłku owcy. To już jakaś emeryturka. No tak, muszę się udać na wieczny spoczynek. Wieczny spoczynek. To było oczywiste. Piękne kobiety nigdy mi się nie znudzą. O, Cezary. Szarmancki, jak zawsze. Mogę ci zapłacić. Dużo by mnie to kosztowało. Niesamowity jak tego typu majes. Przestań ty wreszcie bugować tego gotwica. Pokaż wszystkim prawdziwą grę, a nie ciągle oszukujesz. 0.72 PLNPSC. Ja też oszukuję, słuchajcie, bo mi tak często buguje gotwica, że masakra. Nie zasłużą sobie na to. Widzisz, Cendrosia? Przeznaczenie. Chcę tu się przespać, ale pewnie mi nie pozwolą, nie? No, Sylwia nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. Dobra. O nie! Coś tu... Co? Co? Nie no! Zrobią sobie krzywdę. O nie! Kurde, ja mu nic nie robię! Bez kitu. Kurde, no jeszcze miał... O nie! Ała, gdzie ja wlazłam? No, przynajmniej do tej dziury, co trzeba? Zajmę się twoją głową. Kwiatu, witam serdecznie. Michale, witam, witam. To był przypadek. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Wiem, że wy te emocje lubicie. Nie, no nie. Już było lepiej. Lepiej niż za pierwszym razem, jak do niego podchodziłam. Tylko kurczaczki. Ja zapisałam, mam nadzieję. 17.29, co? Pół godziny gry? Ej, no nie, żartujcie. Co? A nie, jest, czekaj, 56, to chyba ten zapis. Kuba, witam serdecznie. O, 18, piękny wiek. Mogę ci tylko pozazdrościć, Rodgarze. Czy ja już zabiłam te wilki? A nie, jeszcze jeden został. Nie ma czego plądrować. No. Kurczaczki. Poniosło mnie trochę. Dobra. Ale myślę, że z bulką będzie bułka z masłem. Damy radę mu. No dobra, w głowę go! Pięknie. Nic tu nie ma czego plądrować. A co ja mam powiedzieć, Fakuar? Ja to nawet się nie chcę przyznawać, ile mam. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. 151 wystarczy. Dobra, zapiszmy teraz. 123 lat. Nie, nie, więcej właśnie, więcej. Smuteczek. Witam cię, Blended, witam serdecznie. Co on tak nagle wolniej idzie? Co mu się stanęło? Halo? Bezi, zmęczyłeś się? Maść na nogi, wiesz, z kasztanowcem i jedziesz dalej, a nie tak się obijasz. Dopiero zostałam czarodziejką. Widzisz, piękne lata przed tobą, Cendrosia. Pozazdrościć. A wiesz, kobiety mają swoje sposoby, żeby wyglądać lepiej niż wyglądają w rzeczywistości. A zwłaszcza czarodziejki, wiecie, iluzja na buzie i od razu się wygląda lepiej. Jeszcze się posmaruje jakimś glamarie i plus 100 do charyzmy i urody. Dobra, pozbyłem się wilków. Pozbyłem się wilków. Naprawdę? No. I nosowi niech będą dzięki. Super, cieszę się, że się dalej cieszysz. Okej, powiedz mi jeszcze o tym bólku. Jeść, gdybym... Jak owce? Dobra, już nic od ciebie nie chcę. Teraz zapiszmy. Słuchajcie, nieważna metryka, tylko samopoczucie. Jeśli się czujecie młodo, macie poczucie humoru, a przy tym nie jesteście głupi, to jest wszystko w porządku.
Czym Radiox? Nie słyszałam o czymś takim. Czekajcie, ten Bulko, on tu gdzieś był, ale spróbuję z nim, nie? Czego mam nie spróbować? Teraz jestem harda babka. Byle co mnie nie przestraszy. Tu zapiszę, bo tu jest chyba przed tym Bulko. Tak, jakby brakowało mi zmartwień. Nie naciskałeś caps locka albo shifta? Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie, teraz chyba jest okej. Okay. To było wiadomo. Odblokowało się. Dobra, no to lecimy. I to jest prawda. No być tego pewny. Sylwio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. Dobra decyzja. No kurde, nawet sobie wcześniej broni nie mogę wyjąć. O, nieźle. No kurde! Czaki! Dlaczego oni mi mają zawsze na hita? No spadaj, kurna. Dzięki, Mikołaju, dzięki, Kapi. No słuchajcie, łapeczka musi być dla zasięgów. I tak, wiecie, żebyście mi dali w ten sposób znać, że wam się podoba moje lamienie. Krytyki im wchodzą. Wchodzą im jak masło. Wchodzą im jak w masło, no. Dobra. To tylko plotki. Sylwio nie lubi jak... Dobra, dobra. Odłóż broń! No wyłaź. Co?! Nie ci przecież nic nowego. To wszystko tylko... No, przynajmniej masz jakieś złoto. Aha. Zajmę się twoją bronią. To naprawdę sprawiedliwa walka, wyrównana, taka, wiecie, no... Taka spoko, spoko. Potykał się o własne nogi. Słodkie lamienie, złe. Ej, no nie, ale to nawet nie jest lamienie, jakże tak mam mnie na jednego strzała, no. Co za cieć. Nawet sobie miecza wcześniej nie mogę wyciągnąć. Dobra. No. Odłóż broń! No oni jeszcze do mnie odłóż broń, jak co ten mnie atakuje. Nieźle. No! A nie no, bez kitu może w końcu przestanie mu wpadać ten krytyk. Myślicie, że tak będzie? Z kuli ognia, nie no. Nie no, w końcu nie będzie miał tego krytyka. Smacznego majest. Next fight, nie na wóz, Bulko. A, Bulko z cebulką. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Dobra. Jeszcze raz. Sylwio, nie lub! Nie mów mi takich rzeczy. No, ja też go nie lubię za bardzo. Naprawdę tak powiem. Kur! Aha, no spoko. Mnie to kosztowało. No spoko, nawet miecza nie wyjęłam. Tak, tak, Gotik, bardzo cię lubię, naprawdę. Bez jesteś taki mocarny. Jakiś ty po dziwnym imieniu cię ma na strzała jednego. Spoko, spoko. To go omiń. Nie, no teraz to wiecie. Brakowało mi zmartwień. Wzięłam sobie na ten. Na ambit, że go porobię. Tak jak z tym topielcem wczoraj. Nie wiem, czy to do końca jest mądry pomysł, ale co tam. Sylwio! No! Ej, no nie, no nie żartujcie, naprawdę. Frogzor, witam serdecznie, hello. Masz jakieś złoto. To są jaja, słuchajcie, no. To są jaja. A dzięki, Kuba Dziuba, że tak uważasz. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Nie chcę nic mówić, ale ostatnio cię PKW w Herosach też porobił. Takie rzeczy. Pietrek, witam serdecznie. Dziękuję za życzenie powodzenia. Kolorowy Gimbus, witam serdecznie. Nie mnie możecie nic nowego. Daniel Piczu, witam, witam. To żadna tajemnica. Dajcie zjeść coś Majesowi. Wiecie, ma jest nocny Marek, że on później pewnie będzie strumykował. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. No właśnie, to piec nie brał mnie na hita, nie? To była różnica. Ciągle. Jak mu krytyk wpadnie, nie? Bo jak mu nie wpadnie, to nie ma mnie na hita. Dobra, wyjmij. No!
utrzymam się od tego z daleka. Tylko siła, więc nie. Przecież ja nie mam szansy wyjąć miecza, no. Jeszcze raz. Jak coś, no to pominiemy gościa. Zapomniałeś Leny. A dzisiaj bez Leni, dzisiaj na poważnie. Krzysztof Waszecki, witam serdecznie. Mr. Tekus, dziękuję za subskrypcję, rozgościa i miłego oglądania. Witam cię na czacie również. Brakowało mi zmarcia. A, dobra. To się uwiadomo od dawna. Sylwio, nie lub... Myślisz, że ja mam lepiej? O, nie wpadł. No kurwa! Będzie miał nauczkę. Jestem... No, przynajmniej ma kwiatem lotosu. Jestem motylkiem. Zajmę się twoją bronią. Koliberkiem. Pierzastą chmurką. Jestem spokojem. Najpierw mi... A jak ja wyciągam broń, to oni mi grożą, ci wszyscy w kaczy. Ja próbowałam tak na początku robić, wiecie. Że jak z nim gadam, to wyciągam broń. O, trudno, zobaczcie. Sylwio nie lubi, jak się do niego... Odłóż broń! No. Może tak? To będzie decyzja! No ciekawe, czy jego tak robicie, jak was Nahita robi. Muszę zobaczyć wasze... granie w Gothica. O, tak się śmiejecie, że kurde, nie umiem grać, ale no ja nie wiem, czy tak się wam gra, że macie każdego kurde na hita. Musi być ten. Czasem trzeba przywalić biurko. No zdarzyło mi się przy Gothicu już przywalić biurko. Adrianie, witam serdecznie. Kwiat lotosu, oczywiście. Spróbuję jeszcze raz. Ciągnij broń, jak skończę gadać. Ale nie chcę bugować gry, to równie dobrze mogę cheaty wpisać, Frogzor. To ma być sprawiedliwa walka. Witam serdecznie, Andrzej Wiatr, witam, witam. Dobry sobotni wieczór, witam. Piotr Owczarek, witam. Naciśnij klawisz D. Bez strzałki, wtedy szybciej biega. Zobaczymy. No ale lagą. Nie mówcie, że mi się teraz zapis zbugował. Przed tym bulkiem, bo po prostu mnie coś trafi. Jakiś piorun. Autoklątwa mnie trafi. A, to super. Bóg. Mhm. No to fajnie. Tak. Tak, tak, tak. Właśnie tak. Mhm. No to co? Ctrl Alt Delete. Tak, brak odpowiedzi, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Ta. Tylko żebym ja go teraz dała radę wyłączyć. Coś nie mogę. Nie. Paweł Nowak, witam serdecznie. No spróbuję z kuli ognia może. Chociaż to też trzeba mieć... dość taki błyskawiczny refleks do tego. No dokładnie, Piotrek, też tak uważam. Tak samo z cheatów. Zmień go w kaczkę. No to, a co myślisz, że zrobiłam w Centrosie? Ctrl-Alt-Delete i po prostu...
Nie mam opcji zakończenia zadania. Bo się tak zbugowało. No halo, zakończ zadanie, no. No, tak mocno się zwiesiła. Pewnie zapis szlak trafił. I najgorsze, że ja nie wiem, mam streama odpalonego. Dobra. No, zakończ to zadanie. Jak zaznaczy Gothic Exe, kliknij Delete, dobra. Muszę znaleźć to na liście. Maciek LOL, witam serdecznie. Ta gra to jest pora. Etam. Po prostu jest dla cierpliwych i wytrwałych. Szukam strzałkami właśnie, tak korzystam z tego. No. Delete. Dobra, poszło. Te wersje? No normalnie zainstalowałam te... Serwis paki, fixy, player kity, no te wszystkie, bo wiecie, ja mam nowszy sprzęt i ten Gothic ogólnie nie chciał mi chodzić tak normalnie, bez tych wszystkich dodatków. Raczej bug. Dobra. Chyba to też zamkniemy. Jeszcze raz. Tylko boję się, że mi zapis się skraszował, no ale jakoś damy rady. Steam. Na Steamie mam Frogzor. Wyłącz i włącz. Najlepiej to wyłączyć komputer. Jak się tak już bardzo wkurzysz na kompa, który się zwiesił, to wyłącz go od razu. Pan Siroki, witam serdecznie. Dobry wieczór. Macie, dobra, działa gierka. Teraz tylko sprawdzić, czy działa zapis. No, one ci się wpisują na gipsie, Daniel. Co, gdzie ty chciałaś ze mną tańczyć? Nieźle tam fantazjujesz, Daniel. Chyba od tego leżenia z nogą w gipsie. Lat. A ja mam, widzicie, 150, prawie jeden, jak przechodzę swój pierwszy raz z Gothiciem. Dobrze, że nie znikają. Dobra, nie zepsuł się zapis. To dobrze. Ale ja sobie jeszcze może na jednym slocie to zapiszę dla pewności. Nie wiem, na ósemce. Iluzje swoje robią, Frogzor. Dobra, próbujemy. Tego jest więcej, wiesz mi. Jak będę z nim gadać, to wciągnę miecz od razu. Sylwio nie lubi, jak się do niego roz... Odłóż broń! No. Nie wróżał na niebie. Ogłuch! Wal! Wykończ go! O nie! Kurry! Będzie miał nauczkę. Ajajaj! Dałam się podejść pod ścianę, no w szajse! Jakie to są emocje, moi drodzy. Dobra, wczytujemy. Kuba Diablo, witam serdecznie. Nie
za bardzo rozumiem pytanie. Dobra. Kto powiada takie rzeczy? Silvio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. No. Odłożysz wreszcie te przek... Kurde. No, nieźle. Jednak można. Nie, no nie mam szans chyba z typem. Nie mam szans. Może jakbym miała ten lepszy miecz. No tak, to jest średniawka, no. Nie męcz się już. No dobra, chyba sobie odpuszczę. Bo to jest taka trochę walka mrówki ze słoniem. On nie ma na strzała, ja muszę, kurde, precyzyjnie po prostu każdy atak jego zblokować. No, bez przesady. Sobie zobaczę, co mogę teraz zrobić, może. No, z Bulkiem, no, ma mnie na hita. Do tego groma można iść. To jest taki quest, że tam nie trzeba się bić. Gdzieś tego groma widziałam. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Czego uważasz, żeby chronić coś im? Powinien był wiedzieć lepiej. Dobra, schowamy. F. Powinien był wiedzieć lepiej. Te trolle, którą groma wyjaśniłam, właśnie nie. Mówili, że nie dam rady sobie z trollami. To było gdzieś koło tego Pepe tam dalej. Jeśli tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Pancerz i broń to idzie lepiej. No dobra, tylko skąd wziąć lepszy pancerz i broń? Znaczy ja broń lepszą mam, tylko nie mogę jej używać, bo wymaga 50 siły, a mam 36. No niby wybiłam poziom teraz. Nie wiem, czy no ale to i tak. Nie tak jak mówi. Trollów trzeba banować. Dzisiaj w miarę grzecznie jeszcze. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Nie włączyłaś jeszcze, aby można cię wesprzeć zwykłego YouTube'a, nie gaming? Wiesz co, nie mam tej opcji do włączenia jeszcze. Muszę to sprawdzić. Ale... A ostatnio jak mi o tym mówiłeś, to jeszcze nie miałam. Na razie nie ma, jest grzecznie. Dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Niesamowity pan Shiroki Heika, oglądam cię od wczoraj i zostanę na długo jeszcze. Pozdrawiam, całuski 1,60 zł. Pozdrawiam, dziękuję za wsparcie. Buziak dla ciebie i miłego oglądania. Dobra, gadamy z Gromem. Hej, ty. Jaka nazwa, Grom w ogóle? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Jak mówisz, że silikapi mają, to u mnie też. Dobra, to jestem załaduję to. Jestem zajęty, więc lepiej mów szybko, czego chcesz. W takim razie, wiesz, dostałabym chyba informację, wiesz, girls. A nie wiem, czy dostałam, chyba nie dostałam właśnie. No, ale sprawdzę po streamie. To od następnego już będziecie mieć na normalnym YouTubie. Będzie na drożdżówkę. No a jak? Czy są tu jakieś interesujące rzeczy, co tu porabisz? Co tutaj robisz? Wszystko to, czym zwykle zajmują się myśliwi i drwale. Mhm. Jest tu coś interesującego? Husky, witam serdecznie. Dobry wieczór. Opowiadasz. Tak, interesujące to dobre słowo. Jeśli wejdziesz nieco głębiej w te lasy, bardziej wolę dźwięk gorącego ostrza, które dotyka wody. Mieszkają tam kudłate. Nie słyszałam takiego dźwięku. Postury i wzrostu. Więc jeśli nie, to zależy, czy masz prywatne subskrypcje, czy nie, Łukaszu G. Lepiej tam nie idź. Jak masz ustawione jako... Zatwierdźcie tego posta w ogóle. Jak masz ustawione jako prywatne, to ci nie wyświetli się sub. A jeśli masz publiczne, to ci się wyświetli. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Jasne, ale najpierw przynieś mi coś normalnego do jedzenia. Umieram tu z głodu.
Podzielę się z tobą swoją wiedzą, jeśli dostanę butelkę mleka, buchenek chleba i kawałek tłustej. Jakie szynki. Wymagania? Kurde. Jakie wymagania? Nie wiem, czy mam szynkę. Czekajcie. Mam chleb. Kiełbasa. Chyba nie mam szynki właśnie. Ups. Gulasz mam. Rybę. O nie. Gdzie można znaleźć szynkę? Przynieś mu pizzę i sushi z kolą. Ej, nie śmiej się z sushi, ja tam lubię. Na pewno ślepa, bo muszę iść do okulisty, ale głucha to jeszcze nie. Trzy wykrzykniki, co? Nigdy nie robię tej misji z Gromem. Bo może do miasta trzeba iść po tą szynkę. Ciekawe, kto sprzedaje jedzenie. A to się nie wydaje skomplikowane. Niby nic takiego, ale trochę się nachodzić za tym trzeba. Songo X, witam. Magic Plus, witam serdecznie. Na farmie Onara, dobra. Trochę łażenia będzie. Ale oprócz tego Groma, to co jeszcze można zrobić? A się dowiemy, tylko kurde. A mówiliście, że tu z nieopodal są trolle i żebym spróbowała, tak? To ja sobie może tu zapiszę. I spróbujemy z tymi trollami. Córka Onara, okej, dziękuję. Znałem kiedyś gościa, Onar miał na imię. Witam serdecznie, blizna Akamoe. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Słodki skurwiel, witam serdecznie. To za nim jest? Ten troll? Dziękuję za subskrypcję. Rozgość się, nowy subie i miłego oglądania. Ciemno tu trochę. Przydałoby się przespać. A w tym szczerym polu to się nie ma gdzie za bardzo przespać. Onar to był raper taki. Nie słucham rapu. Moja muzyka na ten... na alert sponsorski to jest jedyny jakiś kawałek, który słyszałam. Te trolle cię trolują z tym trolem, okej. Okay. Jak tak mówisz, Gels, to ciebie posłucham. Za Gromem. Ale w którą stronę od niego? Jak tu jest jego namiot? To iść dalej tą drogą? Prosto? Czy od niego gdzieś odbić? Dwa trolle za nim są, okej. Ale, na wprost w ten las? Czy gdzie? Prosto na dół. No dobra, zobaczymy. One są tam, ale ciężkie w luj. Cięższe od bulko? W lesie są, dobra. Dzięki, czaty. Dobra, spróbujemy. Tam, gdzie były wilki. A. Woldziu, witam serdecznie. Wybijasz za ich plecy i ci trafić nie mogą. No to na buga to nie chcę ich robić, no. A tu są. Faktycznie. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, no to już je widzę. Najpierw trzeba zapisać. Inaczej się nie da. Biegaj w kółko i bije. Biegnie za ich plec i się je bije. O mój Boże, to ja nie wiem, czy ja sobie poradzę.
O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Co tu się dzieje? Co? O nie! Nie mogę trafić go! No co? Co? O nie! Trafił mnie, dobra. Rip. Rip. Dobra, jeszcze raz. Na czym to było? Czekajcie, 18:29 na tym. Ale w jakim sensie, Boldziu? Na co zbieramy? On zawsze tak wygląda. Dobra, jeszcze raz. Ej, no weźcie. One są okropne. Tak, no... Ja mu w ogóle jakiś damage zadam? Chyba nie. A może ja jednak użyję cheatów, słuchajcie. Tak będzie prościej. Aha, no spoko. Macie rację, te trolle to chyba nie jest dobry pomysł. Troll chce nauczyć bez niego lat. On trochę wygląda jak skrzyżowanie Godzilli z jakimś ogrem, a nie jak troll. Lego. To niezły troll. Nie za szybki jest, no. Nie widzę tego w ogóle. Próbuję mu za plecy wejść i się nie... No kurde. Ała, no bez kitu. Nie, nie. Że ta gra jest jakaś chora. Już chyba horrory są lepsze. Dziękuję za subskrypcję. Jego w dupę i uciekaj. No ale muszę najpierw się ustawić za tą jego dupą, żeby go trafić, no. Nie, myślę, że trolle internetowe mają pryszcze i kompleksy. I są raczej niepozorne. Dobra, no i widzicie, ja nie mogę się ustawić. Ja mu nic nie robię, przecież jakby będę tak lała, kurde. No, nie, nie, nie. Co wyście mi powiedzieli w ogóle? Ja mu żadnego tego, nie zadaję obrażeń mu, nie. Pierdzielę to na razie. Pocałujcie mnie w te trolle. A idę, możesz się ruszać. Nie, 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 może później. Na razie jestem nieprzekonana. To już Bulko był łatwiejszy. Tak, tak, za 50 razem może tak. Za pierwszym też byś go porobił, jak grałeś? Na pierwszym levelu? Nie sądzę. No. Dobra. Ja sobie zobaczę, co tu jeszcze mogę zrobić. O nie. Punkt 11. Będzie ten. Dobra, robimy ten, prychającą istotę. Idziemy do myśliwego Gana.
Może z tym sobie damy radę? Mam nadzieję. Pięściami się trolla nie da zabić, tylko zajęłoby to dużo czasu. To jest smoczy zębacz. No to dam mu radę, czy nie bardzo? Który mam level? 8. Nie dasz rady. Czy jest coś, z czym dam radę? A może tą kuszę oddamy temu Dragomirowi? Tylko w tym kamiennym kręgu, o ile nie ma jakiejś super bestii. Musielibyście mnie nakierować, gdzie jest ten kamienny krąg. Dziękuję za subskrypcję. Dzięki śliczne, rozgoście nowy sobie. Snake, witam serdecznie, dobry wieczór. No latam, latam i prawie się poddaję już. Szkielety gobliny, ale szkielety gobliny są takie, że można je chyba ogarnąć, czy nie bardzo. Chyba jest coś, z czym sobie poradzę. Dobra. Dużo biją. No to damy radę, dobra. Coś trzeba spróbować zrobić, no. Gdzie ta droga? Gdzieś tu była droga. Nie, był... Wszystkie wyzwania, z którymi mam się tutaj bić, są dla mnie za trudne. Trole za trudne. Zębacze za trudne. Bulko za trudny. Masakra. Nie mów, że to nie tak. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Kretu, szczury i polne bestie. Ale no, to już chyba wszystkie wybiłam, polne bestie. Matrix Gameplay, witam serdecznie. Było wiadomo od dawna. Wiesz, mówi się o tym i o tam. Nie zasłuchał niewłaściwych ludzi. Mandaryn, witam serdecznie. Dobry wieczór. Kurde, nie można się nigdzie przespać, ale chyba już się dzień robi. Albo i nie. Kup bryłę lodu. Zamruź go i bij z miecza. Nie, to zrobimy może z tymi szkieletami najpierw. Nie, nie gram w Fortnite. Musisz się podekspić, co nie Wiedźmin, to trzeba pakować. No ale robieniem questów chyba też można się podekspić. Już tu widzicie, nawet bestii nie ma w okolicy. Złapiesz kuszę i w nogi. Ja wczoraj tak z topielcem robiłam podchody. Kto był wczoraj, to pamięta. Nie mogłam go na tej wysepce porobić, bo wiecie, jak się cofałam do tyłu, żeby unikać jego ataki, to w końcu wpadałam do wody. No i wymyśliłam, że trzeba go jakoś wyciągnąć z tej wyspy. No i wyciągnęłam do wody, a on się chyba zbugował w tej wodzie, bo nie chciał wyjść z tej wody. No i od innej strony go tam zaatakowałam. O, tu mamy topielce. Można spróbować z tymi topielcami. Czyszczenie całej mapy po zamianie w smoczego zębacza. To pewnie trzeba mieć jakiś specjalny zwój czy coś. Jaki masz miecz teraz? Zaraz wam powiem, nie ten. Ten mam miecz. Bije za 30 i ma 30, wymagałam siłę. Także tak. A
Właśnie u najemników te, co mogłam zrobić, te tam z zielem i takie, co nie trzeba było się bić, to zrobiłam. No i właśnie ten bulko został, no ale widzieliście, jak z tym bulkiem idzie, jak on mi ma na hita. To ja nie wiem, no mogę siedzieć tutaj i próbować tego bulka i do wieczora, ale no to trochę bez sensu. Z Risa z dwójku pisz. No drogi jest pewnie, chociaż trochę tego złota już mam. A misje w mieście też w miarę tam porobiłam. Dobra, próbujemy z tymi tu. Dobra, jeden leci. U Bospera. Patrzcie, jakie skupienie. I ile ja go siekam, a to jest zwykły topielec, no. Nie. Nie wierzę w siebie, naprawdę. A przynajmniej go chyba zabiję. Tym razem. Zirael, witam serdecznie. Dobra. 120 expa. Co prawda nam trochę życia spadło, nic ale ma, można sobie to nadgonić. Tam jest drugi. Zapiszmy. Słowak Czech, witam serdecznie. Nikto N, witam. Wejdź na komodę koło Bulka i wal z łuku. A to też nie jest trochę takie cheatowanie? Walka to ma być walka. Klasztor w klasztorze nie byłam, Fakuar. Nie pamiętam, jak to się grało na tym levelu, no, słuchajcie. Także mam poziom 8, ale mam punktów nauki 16. Mogłabym chyba w siłę inwestować. No, nie mogę, dla gildii złodziei też nie mogę wszystkich robić za tych questów, no bo zaczęłam te puchary. No to tam się okazuje, żeby sędziego okraść, trzeba mieć zręczność na 30 punktach. No, a ja idę w siłę, no to nie wiem, czy uzbieram w ogóle te 30. Norek Games, witam serdecznie. Czy jestem czarownicą? Tak. Rzucę na ciebie urok. Kamiru, witam serdecznie. Dawaj w siłę, będziesz miała lepsze uderzenie. Bo z mieczami, które tam wykujesz, to grę robisz na luzie. To garnij sobie lepszy miecz, bo z tym to się grać nie da. Wilczy kieł mam, ale on jest krótki z kolei. Chyba mam ten wilczy. Mam. Mogę z nim spróbować, ale wątpię. Menio, menio, witam serdecznie. Chyba możesz zmienić linka dla wspierających. Dobra, to przestawię to, ale to już po dzisiejszym streamie. Jestem czarodziejem. Tak? W czym się specjalizujesz? Dobra, wypijmy miksturkę. Dobra, chleba nie jem, bo muszę tamtemu dziadowi dać. Sera. Sera mogę zjeść. Nie sprzęt, lecz technika. Te mądrości ludowe. Dobra, próbujmy. To bardziej druid chyba. Ty, on mnie nie widzi nawet, ten chrumkacz. O, teraz mnie widzi chyba. Halo, panie chrumkaczu. No chodź, chodź. No, no, troszkę osuszysz sobie te łapeczki. No dobra, ten więcej zadaje przynajmniej obrażeń. O kurde. O, szajse. Dobra.
O nie, 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 nie umieraj, Jenka, nie umieraj. Nie, pliska. Pliska, Jenka. Dobra. Siup, po głowie go. O nie. Ała. Dobra, leżę, ale prawie całe życie straciłam, nie. Z kolei ten miecz jest krótki i... Gorzej mi jest wyczuć ten moment ataku. Nic nie ma czego plądrować. O nie, znowu. Już jakoś poszło, Haski, jakoś poszło. Dam radę, widzicie? Moc serduszek robi swoje. Czekajcie, zapis. Czym ja się specjalizuję? W piorunach. Moc błyskawic i gromów zawsze ze mną. No zgubił jednorożca, no dajcie mu spokój. Jak będzie mógł, to odnowi. Dobra, siup. Trzeba będzie dokupić tych miksturek. A jak się napije ginu, to się upije, czy nie? Bez jest odporny. Dobra, ser. Bezi to taki prawdziwy wegetarian. Czemu gasik? Czyżby zajęty wieczór? A, no to wszystko jasne, rozumiem, Gelsiku. Nie marnuj okazji. Miłego wieczoru, dzięki, że wpadłeś, Gels. Klątwy w twoim wydaniu to arcydzieło, dziękuję, PKW. Doceniasz moje klątwy. Wolan, witam serdecznie. Dobra, jeszcze tam mamy te... Polne bestie, to też je spróbujmy załatwić. Zawsze to trochę wpadnie. Chociaż z nich to już jest mało tego doświadczenia. No, halo, halo. A nie, no dobra, dwa na raz może też damy radę. Kiedy zaczęłam praktykować czary? Czekajcie. No już jako nastolatka chyba, nie? To tam... Do Aretuzy to się dostają młode adeptki, nie? Gersu, powodzenie. Dobra. O kurde, to ważne wydarzenie, Karl Niezgodnych. Wszystkiego najlepszego dla twojej siostry. Niech to będą jej jedne z najlepszych urodzin w życiu. Super. Miłej zabawy. Dobra. Niczego tu nie ma. Twoje pytanie jest tak trochę, Andrzej Wiatr, z jakiejś innej bajki ogólnie, wiesz? Nie wiem, co ty łączysz. I czy tak na poważnie, czy nie bardzo. Setrox, witam serdecznie. Z Niku wnioskuję, że się dobrze bawisz ten sobotni wieczór. Ja praktykuję czary od 7 lat. Czekajcie. Tak, tak. Niczego nie znajdę. W ogóle już dzień by się zrobił. Ja łażę po tej nocy. Nie ma tu się gdzie przespać. Tam jest jakiś dom, ale nie wiem, czy mi udostępnią kawałek łóżka. Zapraszam do regulaminu. Hatif.
Gothic z płytki? Ze Steama, halo. Dzięki, Mikołaju. Słusznie, słusznie. Czy tu coś się dzieje? Nie, tutaj porobiłam te... te dziabogi. A może tu się można przespać? O! O, tu się można przespać! Wolna chata! Tylko ta muzyka trochę taka niepokojąca. No, patrzcie, i nastała jasność. Dobra. No, wynoś się! Rany, jacy oni wszyscy niegościnni. Człowieka w potrzebie zostawią. Spoko, Hatif, nie ma sprawy. Dziękuję za subika, dzięki śliczne. Po prostu nie ma co drażnić lwa, Hatif, nie? Pewne rzeczy można przemilczeć. A nie wiem, oni mają do mnie jakieś questy? Chyba nie, już byłam u nich. Ale patrz, jak się zbugował. Nie wolno ci spać w obcym domu. Wielka sprawa. A karczmy tu nie ma nigdzie. Żadna wielka sprawa. Dobra, mieliście mi pomóc, gdzie są te... kamienie, żeby ten łuk Dragomira znaleźć. Bardziej to jest na północ stąd, na wschód, na zachód czy na południe. Wcześniej czy później. Grasz może CS-a? Nie, nie gram. Ogólnie multi nie za bardzo. O tym nie wiesz. Andrzej Kaźmierczak, witam serdecznie. To się nigdy nie zmieni. No właśnie, pirat w tych czasach. Jak to, kurde, wszystkie trzy części można wyrwać za niecałe 10 zł. Gdyby to zależało od nas, sprawy... Który level? 8. Krzysztof Pałac, witam serdecznie. Liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Tam gdzie czarny troll. Nie mów, że to nieprawda. Tam podobno są szkielety, a nie czarny. A gdzie jest czarny troll? Może tak? W końcu to była. Czyli tam na północ, tu gdzie jest ten zarys na górze? Koło tego jeziorka? Niby jakiegoś tam stwora? Na mapie. Nie. Czyli tam na samej górze, dobra. Na samej górze na północy, tak? To była jego decyzja. No to idziemy tam. To rzeczywiście prawda. No właśnie się zastanawiam, czy chodzi o tego narysowanego. To idziemy tam, dobra. Jak mówicie, że tam, to tam. To tylko plotki. Żadna wielka sprawa. Inaczej bym się do tego zabrał. Ech, dobra, lecimy, lecimy. Witam cię, smoku. Kurde, to jest zacny stream. Czarodziejki, smoki, rycerze, wojownicy, piraci. Cały przekrój. Dobra, ognista pokrzywa, zbieramy. Jak tam z łapeczkami, moi drodzy? Czy 69 już przebite, czy jeszcze nie? Znowu on się jakoś zbugował, dziwnie chodzi. Dobra. O, dobra, teraz lepiej. 90, jest 95! Wow, ups. Nie, Gothic, please, pliska. Dobra. A w klasztorze, bo ten Fakual mi mówił, że w klasztorze są spoko zaklęcia. Znaczy, zaklęcia, o czym ja myślę? Ja chyba chcę kogoś czarować już w głowie. Spoko są zadania. To było oczywiste. Czy na ten mój poziom, czy nie bardzo? Nie musisz mi tego mówić. A czy ty wyczuwasz złe wibracje? Znaczy, nie narzekam na swoją intuicję ogólnie, ale wiecie, no... Zawsze można się zwieść, jak ktoś się dobrze maskuje. Jakubek Kupski, witam serdecznie. Nie wpuszczą cię, a to lipa. Czyli nie idziemy wiem, prosto. Zupełnie się na farmie obok jest krąg i wciśnij tam przyciski. Tego jest więcej. A przymówiliście mi, że tam, gdzie ten troll czarny jest na mapie. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Matysiek, witam serdecznie. Hej, hej. 5 w... powiem wam, że dobry wynik. Bardzo dobry, KL niezgodnych. Jak to jest być dziewczyną i grać mężczyzną? O nie! Dobra, nie! Mnie tu nie było, o nie! Czy ja zapisałam? Ups. Chyba już mnie nie gonią. Dobra, nie gonią mnie już.
A nie, goni mnie, co? Dobra, podkaczło, może mi nic nie zrobi. Mnie mówili co innego. No mam ze 4 kule ognia. Mnie mówili co. Dobra, to ja sprawdzę jeszcze, jakie są questy na ten poziom. Trzymam się od tego z daleka. Może to faktycznie no, nie da rady. Czekałem na ciebie. Co innego. O! Co się stało? Konkurs picia właśnie się zakończył. O, questik. Kto wygrał? Tym razem zwyciężył Rando. Drugar chyba miał zły dzień. Barkins Sane, witam serdecznie. Nie, wykrzyknik mod i będziesz miał wszystkie informacje o zainstalowanych modyfikacjach. Elhiver, ale bez zwiększonego poziomu trudności, tekstury wurta i DX11 z modyfikacji. Uncharted? Ale to jest chyba na konsolę. Pogadaj z Randolphem, gdzie on jest? Dobra, tam idzie. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Chwila! Chwila! Mamy kaca! Mamy kaca? Nie, czuję się Elmo, świetnie. Witam serdecznie. W końcu się udało. Wielkie dzięki za pożyczkę. Proszę, przyjmij to w podzięce. Wygląda na to, że Rukar długo jeszcze będzie trzeźwiał. No to spoko. Spoko, spoko. Dobra opcja. Nikt nie chce tego słuchać. Jak można zjąć rzucone zaklęcie przez rodzica, które zablokowało mi moc unoszenia się? Żadna wielka sprawa. To naprawdę nie mój problem. Musisz postudiować kilka mądrych ksiąg, może złamiesz. Dziękuję za subskrypcję. Dobra. To ja sobie obczaję jeszcze, co ja tu mogę zrobić. Mówicie, że wszystko jest na razie za trudne dla mnie. To słabo. Dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Zenon, dziękuję. Kurde, ze strzygami, endriagami nie mam takich problemów jak z zębaczami, jakimiś smoczymi zębami innymi takimi. Andrzej Sapkowski, Wiedźmin. Jeszcze rok, on też ci kasę wisi. Spoko, spoko. Pokaż staty, zaraz pokażę, jeszcze tylko zerknę sobie zadania. Dobra, no z tym gromem, no to nie mam szynki. Musiałam się wrócić do miasta, znaczy do farmy Onara, mówicie. Bandytów nie pokonam na tym poziomie. Trochę słabo jest. Słabo, słabo, powiem wam. No chyba, że wrócę się po tą szynkę do tej farmy, tam ewentualnie. No zawsze jakiś exp padnie. Jak rozumiem waszą mowę, to tak prawie jakbym rozumiała mowę zwierząt. Znaczy niektórych troli, bo nie mówię, że wszyscy. Nie mów, że o tym nie wiesz. Xenon, witam serdecznie. Nie mów, że to nieprawda. Będzie Gothic 3, jak skończysz dwójkę. Nawet może jedynka się pojawi. Zobaczymy. A trójka jest podobno prostsza. Dobra, Rukbar. Wisisz mi kasę. Chyba przeliczyłeś nieco swoje siły. Bierz swoje pieniądze i ani słowa więcej. Jakubek Kupski, dziękuję ślicznie, ale to jest tylko zasługa wasza. To nie jest w jakiś sposób moja zasługa, że was jest tyle. Nie wiem, sprawia wam przyjemność moje nieprofesjonalne granie w Gothica chyba. I to jest cały sekret tego. Adrian Małecki, witam serdecznie. A pokaż staty, miałam pokazać. Takie mam staty. Nie wiem, może zainwestuję w tą siłę. Ale to i tak będę miała 40 siły może. Phantom, witam serdecznie. Elo, elo. Trójka jest lipna. Podobno najgorsza i tak jest ta Arkania. Zadowoleni? Lubimy lip. No to się by zgadzało. Pograj w Kryzys. Nie, nie planuję. Działa bo to drogów? No jak pisałeś centymetry i nie zadział, włączyłam go.
Więc nie wiem czemu. Nie wiem, czy jakiś disconnect jest? Teraz sprawdzę tego bota. Czekaj, Spotty. Nie musisz mi tego mówić. No. Disconnect miałam. No widzicie, nawet boty się bugują. Czekajcie. Włączam to. No, reconnect. Sprawdźcie teraz centymetry. Dobra, działa teraz, to spoko. Jakie centymetry? Albo ty jesteś chyba pierwszy raz, Kati. Mierzenie rogów, w sensie, no. Oj, cj.com.pl, witam serdecznie. Żadna wielka sprawa. Chociaż Gothic 2 bardziej opłaca grać pod zręczność. Mówili mi, że pod bycie wojem. Nie mam czasu na takie rzeczy. Kłamie z centymetrami. Nic mnie już nie dziwi. Nadrobisz centymetry. Pamiętajcie, że wasze rogi ciągle rosną, jak oglądacie ten stream. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Dzięki, Hattie, serduszko dla ciebie. Trzeba po prostu słuchać. Dobra. To jest pewien problem, bo ja nie wiem, co ja mogę zrobić w tym momencie. Ciągle to samo. Z mojej ściągawki wynika, że żadnego questu póki co nie jestem w stanie zrobić. Bo wszystkie są za trudne. Te wilki zrobiliśmy, no właśnie tego groma, no to musimy iść po szynkę. To może po tą szynkę pójdę, bo to tak, przynajmniej nie umrę tam na pewno. U tego Onara. Jakie mam questy. Dobra, już wam pokażę. Głodny myśliwy, skopać tyłek Bulkowi, leniwy farmer. A już to zrobiłam z tym Bronkiem. Te krwawe puchary, to ich nie mogę skończyć, bo nie mam nie mam tego zręczności wysokiej. Mówisz, Norku. Po prostu mam dużo cierpliwości do ludzi, jakoś tak się złożyło. Dzięki, Piotrze. Pozdrawiam również. Miłej soboty, miłego wieczoru. To wspieranie na YouTube to jakaś szmira jest. Co się stanęło? Wiesz co, ja nie mam ustawionego teraz na normalnym YouTubie. Podobno można to przestawić już od dzisiaj. Trzymaj się, Rodgar, papa. A co ta Blanka? O co Blance chodzi? Czyżby Blanka na mnie narzekała? A, że nie ma roga, bo ten... Przecież nie mogę mu pomagać. Nie ma moda. Ciągle to samo. O, klub niezgodny, ale wy mi słodzicie. Że ja roztopię się od tego cukru. Nie musisz mi tego mówić. Nie doszło do mnie nic. Napadnięci kupcy, dobra. Napadnięci kupcy. No ale to jest problem, bo to tam z bandytami się trzeba użerać, a ja nie dam rady z bandytą. Po prostu Spotter tutaj w przyczajce. Zawsze ma włączony live jako moderator i dlatego mu tak rośnie. Ja bym wolał te centymetry wydawać komendami. Coś pokombinuję, ale z drugiej strony boję się, że będziecie spamować mi tymi muzyczkami dziwnymi i to będzie tylko problem. O, masz jakąś nie taką kartę chyba, Radziu. Ale nie przejmuj się, ja też ostatnio mam stresujące rzeczy, jak chodzi o biznes. KP, witam serdecznie. Dobry wieczór. Handlarzem bronią, chociaż kawałek. T-
ta czarna, a to jest pewnie z trolla, nie? Skopać tyłek bulkowy. Dobra, skończmy to może. On myśli, że to takie łatwe. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. A, no właśnie, tam trzeba trochę pisać. Ksenon, to prawda. Inaczej bym się do tego zabrał. No zrobię z tym szynką i dokończę z tym... z tym leniwym farmerem. Ale czekajcie, moi drodzy, naprawdę, tu się szło, muszę mapkę otworzyć. Tam... powinien był wiedzieć lepiej. Za tą farmę chyba się szło. Że ja mam lepiej? I to jest prawda. Bezprzewodowe słuchawki? Nie, mam po prostu zwykłe takie słuchawki. Takie mam. Nikt nie chce tego słuchać. Nie lubię takich na głowę, wiecie? Bo mi głowa boli od nich. Te są wygodniejsze, lekkie dla uszu. Nikt nie chce tego słuchać. W końcu satany. Nikt nie chce wiedzieć. Może coś się zbugowało na tym YouTubie, się odbuguje Radiox i będziesz mógł. A tu możemy tych porobić, że jak tu jestem, to się zabawmy. Nie będziemy czasu marnować, moi drodzy. Nightbot cheater. No, Nightbot ma najdłuższego roga. Dobra, ale nie wszystkie naraz może. A, w sumie. A nie, damy radę. Z taką większą ilością. YouTube Gaming. A to może właśnie... słuchaj, Radiox, bo ten YouTube Gaming zaczyna wyłączać tą opcję. Wiesz co? Teraz można na normalnym YouTubie mieć sobie ten przycisk do wspierania. Dzisiaj Miguel powiedział o tym, że tam Kapi i Silmeriel już to mają. Więc może nie działać z YouTube Gaming. Na następnym streamie to ogarnę i zobaczysz, czy wtedy będzie się dało. Dobrze? Będę twoim psychofanem. Jasne. Chris Angel, witam serdecznie. Co to za XD? Na przywitanie. Coś byś powiedział, Chris. I wszyscy się ze mnie śmieją. No przecież depresji dostanę. O kurka. Ała! Ścierwo, ty! Nie no, ja mam za krótki miecz, nie mogę trafić tego ścierwojada, no. Ej, podobno długość się nie liczy, no. jednak ma znaczenie, no. No, włączę, na pewno. Niczego tu nie znajdę. Będę grzebać w tych opcjach i to tam włączę. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Igorson, witam serdecznie. Dobry wieczór. Niczego tu nie znajdę. Wracaj na miecz Elrika. Nic tu nie ma. No ale on przynajmniej niczego więcej zadaje znajdę. Ten wilczy kieł. Dziękuję za subskrypcję. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Tomas, witam serdecznie. Dobra, wszystko? Co, nieźle? O, chyba miksturki trzeba uzupełnić. Dobra, no to zmienię na ten miecz, jak mówisz, Spotter. No bo mówi, że jest lepszy, no. Jest ten miecz Alrika. Jest tu. Oni sami to odkryli, Norek. A, spoko, Spotter, okej. Szukam kobiety czarnej. To może do Arytuzy się uda i tam będzie większy wybór. Zrób zadania z wodnym kręgiem o 2 trasy, będziesz silniejsza. Dobra, spoko, tylko skończę już z tym farmerem, skończę z tym gromem i może pójdziemy na ten wodny krąg.
Co sprzedaje broń bandytom, to już zrobiłam. Ciągle to samo. Pani Sher, witam serdecznie, dobry wieczór. Mnie mówili co innego. Nawalony Setrox, dziękuję. Nie można na tym polegać. Czy coś się w końcu zmieni? To żadna tajemnica. To już zrobiłam też. Spotter, i chyba. Tak, liczy się to już dawno. Więc nie mów mi takich rzeczy. Nie mów, że to nieprawda. No rozumiem, że mówisz serio, Tomaszu. Ja ci serio odpowiadam. Teleporty dla magów wody? Nie. Właśnie dla magów wody nie robiłam questów, bo też mi mówili, że za wcześnie jest. No nie. Może tam bardziej? A byłaś z nim po tym, jak dostałaś mapkę od tego ciula w teleporcie? Chyba nie. Właśnie. A ta może ma coś dla mnie. Witaj, ślicznotka. Dobra, ukradnijmy. Witaj, ślicznotko. Nie zagaduj mnie, chłopcze. Mów, czego chcesz. Jestem zajęta. A, witaj, ślicznotko. No, jak idzie praca? Myślę, że tyle mogę. Popatrz ci na te wielkie pola, które musimy jeszcze obrobić. To ty zrozumiesz, jak radzi idzie. Chcesz się dobra. Nająć do pracy w polu? To na razie niech tak będzie XD 15 zł i 16. Dziękuję bardzo, Radziox, nie trzeba naprawdę. Dziękuję za subskrypcję, Tomaszu. Dzięki śliczne. Ja na następnym streamku to załatwię, to wspieranie. Myślę, że w poniedziałek będzie streamek. Zresztą zobaczymy. Dam wam znać, wiecie, gdzie. Zapytaj o Bronka. Słuchaj, ten paskudny koleś, który tam stoi. To Bronko. A co? To ten twój farmer? Tak ci powiedział? Sekop jest naszym farmerem. Bronko to biboki leń, ale jest silny jak wół. Nie jest dlatego tak silny, bo go porobiło. Kiedy się obija. Tylko najemnicy potrafią zmusić go do pracy. Boi się ich. Aha, spoko Tomaszu, dzięki za ostrzeżenie. A poza tym? Jestem zajęta. Aha, spoko. Spoko, spoko. Jakby ze slumsów, bo... No wiejska dziewucha, nie? To musi mieć taki... Taki głosik. Tutaj Bezi. Witaj, ślicznotka, a ona... nie gadaj do mnie tak. Zaklęć się nie pisze, Norek. Je się czuje. A do Bulka może trzeba wrócić, bo u Tila już byłam. Sprawdźmy to. Kurde, gdzie ten Bulko? Bronko, znaczy Bulko, Bronko, kurde. Mogliby mieć bardziej wyszukane imiona, no. Nie obraziłabym się. Rozdrażni, broń. Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? No nie zaliczyło mi tego questa. Ja już zrobiłam go, smoku. Widzisz? I mam dalej jako niezrobiony. Także tak. Dobra. Do Onara trzeba iść. To farma Onara, ona jest na dole, nie? Dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Niesamowity skalisz być najem na streamie każdego nerda marzenie. Dziś twoje włosy robią naprawdę wrażenie. Dobrze tak posłuchać czarodziejskiego głosu. To, że się spotkaliśmy, to było zrządzenie losu. O, rany. 10 zł. Jaki wierszyk. Dziękuję bardzo, miło mi. Serduszko skalisz. Serduszko na skalisz wysyła. Dziękuję, dziękuję. Wajkerz, witam serdecznie. Teraz do Tila. Z powrotem do Tila? Nie, no mówię wam, że już byłam 10 razy u tego Tila i to nic nie daje. Szósty dzień tygodnia i rozpalony jak pochodnie. O nie. Areca, witam serdecznie. Hej, hej.
Poszedł pracować. Aha, no dobra. Gdzie on tu jest? No tam będzie gdzieś. Jak czaruje. Ja się stara się poczarować. Skczaruje po skelgijsku. Radziuk, za ty nie czarujesz? Kurde, też tam czarujesz kogoś. Gdzieś tu będzie, nie? Ten Till. No irytuje mnie ta gra. Czasami chciałam powiedzieć, ale dość często. Chyba częściej mnie irytuje niż sprawia mi przyjemność. Dziękuję, Areca. Dzięki śliczne. przybywa. Dzięki wam. Dobra, może teraz. Hej. A, faktycznie, mieliście rację. Bronko wrócił do pracy. Naprawdę? To wspaniale! Tak, a teraz mi zapłać. Niestety, nie mam tyle pieniędzy. Jestem ci jednak bardzo wdzięczny. Dekelpi, witam serdecznie. No i on mi nie zapłaci i spoko. Ech. Chytrusy. Radziuk. O nie. Serio? I tak łatwo ci to wychodzi? Radziuk. Ja myślałam, że trzeba czegoś więcej. Wal go na łeb. Nie. Już wczoraj go waliłam z Potter na łeb i to się źle skończyło. Agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Zbyszek. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobra, prosto. Do której? No kończymy niebawem. Max do 20. No i tak nie wiem, czy do 20 dzisiaj wytrzymię. Jestem, kurde, trochę poirytowana tym gotikiem. Dobra, prosto. Jak tak człowiek nic nie może zrobić, no to po co ma grać, nie? I zabierać wam czas. No idzie. Nie mów, że o tym nie wiesz. Jak zawsze spóźnię. A dzisiaj po prostu wyjątkowo wcześniej zaczęłam, żeby później mieć wolne. A że jest sobota, no to wy też raczej macie wolne. Nie mów, że to nieprawda. To nawet nie jest tak źle, jak chodzi o frekwencję. Tak, naprawdę tak powiedział. Co on wie? Questy dla magów. No dobra. To było oczywiste. Radziuk. No ale słuchaj, uwodzenie to nie tylko ten drapanie po plecach. Znaczy myślę, że nawet nie. Zanim dojdzie do tego drapania po plecach, to jakoś trzeba zainteresować tą kobietę, nie? Chyba, że jesteś takim Don Juanem, że po prostu mdleją na twój widok. O, może tak działa. Serce dla Jeny moje rozpalone. To może szklanka wody, Tomaszu. No, schłodzisz się trochę. Żebyś się nie wypalił za szybko. Dave King, witam serdecznie. Dobry wieczór. A wy jakie macie plany na wieczór sobotni? Gamingowe, romantyczne, imprezowe, niepotrzebne skreślić. Jakie masz aktualnie zadania do zrobienia? No ja teraz w tej chwili idę po szynkę dla Groma. Myślę, że to mogę zrobić, bo będzie bez walki. Tylko nie wiem, czy dobrze idę do tej farmy. O nara, chyba dobrze. No w głowie to i możesz mieć łóżko ze mną.
Ale to tylko w głowie. Nie zabronię. O Boże, dobra. Siup. Ała, ła. Kretu, szczurki. O, zbugowały się. Boże, żeby tak większość tych przeciwników się bugowało, jak te kretu szczurki. To by było easy. Nic tu nie ma. Dziękuję, nie szanowni panowie. Znajdę. Witam serdecznie, maniak. Nie, nie, tam nie idź. To jest jakiś grób, czy co? O nie, to są chyba groby jakieś. Ale są te przerośnięte chrząszcze, możemy porobić. Jon Snow, witam serdecznie. A muzyka tu jest ładna, podoba mi się muzyka. Graczka w Gothica, witam. Króla na północy. Kurde, nie wiem, czy powinnam tak cię tytułować, bo będzie jeszcze, że spoiler jakiś, czy coś. King. King in the North, no. Dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Gangster Extreme, witam serdecznie. Niesamowite Zenon 91, każdy szermierz dupa, kiedy wrogów kupa. Andrzej Sapkowski, krew elfów, 3 złote i 92 grosze PSC. Dziękuję Zenon, dziękuję za przypominanie takich zacnych cytatów z książki, która jest chyba w topce moich ulubionych. Dzięki śliczne. Red Dead Redemption? No dobrze. Będziesz miał dużo grania, Areca. Niesamowity Skellish, moje plany dziś są też gamingowe. Ale nie ukrywam, że chciałbym niczego poczuć perfumy bzowo-agrestowe 10 nic złotych pańczów. Nic tu nie ma, nic tu nie ma, wędrować. O nie. Jacy wy tacy dzisiaj niczego romantyczni wszyscy. Nie ma czego nie ma. Kurde, to jakaś... Czekajcie, te klimaty walentynkowe to dopiero za tydzień, nie? O pary serduszek i jakichś takich tych... Chyba, że nie wiem, bez i agres działa szybciej. Dziękuję bardzo, Skalgijczyku, serduszko dla ciebie. Miłego grania niczego sobie nie tam. Znajdę. W co będziesz grał? Ale kogo, Norek, co? Ja nie wiem, co wam się dzisiaj dzieje, naprawdę. Co? 14 inną rocznicę obchodzę. Chcesz o tym porozmawiać, czy nie bardzo, Zenon? Na farmę Onara to z powrotem. Idziesz w przeciwną stronę, tam gdzie był Teal. Aha, dzięki, Wajkesz. Kurde, no to się zgubiłam. Nie. Jestem beznadziejna. Widzicie, rozpraszacie mnie. Jak ja mam się skupić? Jak ja mam zachować poziom tych streamów? Nie chcę wiedzieć. No, to szanuję, Zenon. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Pamiętam o twoich urodzinach. Miło mi bardzo. To nie jest jakaś ważna data. Kurczę, się zarumienię, jak tak będziecie mówić. Poziom jest odpowiedni. Tatia, nie pocieszaj mnie. Dajcie spokój z tymi walentynkami. Głupota. Walenie tynków. I co tu świętować? Kiedy będzie Gwiesiek? No... Dam wam znać, spokojnie. Jeśli subskrybujecie kanał, to będziecie wiedzieć o takich rzeczach. Nigdy nie... Nie pytajcie... Kiedy Gwiesiek nie będzie? No, na budowie codziennie walentynki. Wiedzieć lepiej. Długo już streamuję? 1,5 roku. W czerwcu inaczej będzie rok. Tego zabrał.
Znaczy, co ja mówię? W czerwcu będą dwa lata. Znaczy się. Kolejny rok i wyjdzie już dwa lata streamowanie. Tak, tak. Kiedy chcesz się odmłodzić. Nie no, przynajmniej jesteś szczery. No wiem, wiem, Arece. Kawał czasu, czy ja wiem? Półtora roku i dopiero dwa lata będą w czerwcu? Nie, jest taki kawał czasu. A za no, tymi farmami, myślę, gdzie jest ten Till, mamy ten... najemników. Nie wiem, co będę grał, ale wiem, że ty dziś wyglądasz wow, 10 złotych. Oh my god. No dzięki, dzięki. Nie mam czasu. Ale szalejesz, weź, że się tam uspokój. Na czacie byś popisał, a nie ten. Masz tu flow chyba dzisiaj. Mnie mówili co innego. Półtora rocznicy. Mawcio, witam sobie. Ponownie. Siekasz cebulkę? Kurde, ja głodna jestem. Głodna jestem, nie mogę znaleźć farmy Onara. No dobra, mamy tych najemników. I od tych najemników gdzie jest ta farma? Nie, coś mi się nie wydaje. Kto się nie odezwie? Co się stanęło, Mikołaju? Coś przegapiłam na czacie? Moja koleżanka ma 14 do 15 urodziny. A ja mam 15 lutego. 151 urodziny. Nie wiecie przecież nic nowego. Najemnicy to farma Onara. Nie trzeba mi więcej pomagać, się wybrać. Kurde, no to mówcie, że najemnicy, a nie farma Onara. Dla mnie to oni nie wyglądają na farmerów. Nie wiadomo już komu można ufać. Dobra, XD, no. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Ten Onar jest w środku, dobra. Nie może na to poradzić. No to nic. Dobra, spaliłam buraka teraz z czaty. Jakby co. Trudno mi w to uwierzyć. To rzeczywiście prawda. Naprawdę on myśli, że to takie łatwe. Nie trzeba mi więcej. Trudno być tego pewnym. Czy coś się w końcu zmieni? O takich rzeczach. Sam by na to nie wpadł. On gdzieś tu będzie. Ma sypialnię w sensie. Nie? O nie. Ups! Dobra, Bezi. Trochę się ten pokaleczyłeś. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. A ja nie miałam gdzieś pomiędzy 100 a 130, no ale. Może od tego czasu trochę minęło, więc wiesz. Trzeba dodać sobie. Dziękuję za subskrypcję. Ach, światło będzie ze mną. Niech światło nigdy nie gaśnie. Dobra, czy on będzie chciał ze mną. To jest jego żona chyba. A jego nie ma. Maria, no. A dobra, on tu jest. Patrzcie! Wygląda jak ojciec chrzestny. Mafiozo normalnie. Dobra, skoczę tu, nie dam rady chyba. Nie musisz mi tego. Kurde, no. Jak ja mam tam zejść? O, dobra, może się da. Nie da się. Zresztą ten budynek jest też taki beznadziejny. Nie! Już nic nie można zrobić. Dobra, skocz, no. Nie sądzę, żeby. Jakbyś głowy nie mógł pochylić, no. Nie doszło do nic. Nie można tutaj dalej pobrać, że nikogo nie obchodzi. Wcale nie dziwię. Czy coś się jakoś tam zmieni? Dobra, ale w sumie to nie ten. Nie z Onarem mam gadać o tą szynkę. Wątpię, żeby szynkę miał Onar. Może jego żona bardziej. Dobra, może z żonką pogadam. Dobra, kim jesteś? Mam na imię Maria i jestem żoną Onara. Prześmiany projekt. Czego tu szukasz? Tak rozejrzeć się chciałam. Nie wiesz, gdzie mogę kupić szynkę? Czy ostatnio zdarzyło się coś interesującego? Czy ostatnio zdarzyło się tu coś interesującego? Przechodziła tędy grupa paladynów. Najpierw sądziliśmy, że będą chcieli zaatakować farmę,
No oczywiście, lubię takich silnych mężczyzn. Tak, tak. Pewnie, że tak, Husky. Opowiedz mi o Onarze. Witam, Gomez, witam serdecznie. Trochę zrzędliwy i strasznie. Córka Onara. Ale w końcu każdy. Gdzie jest ta córka? Jak ona ma na imię? Kiedyś powiedziałam mężowi. Dzięki, Xeno. Czemu pozwalasz żołnierzom z miasta tak się traktować? Skończ miejsce. Zrób coś. Tak właśnie powiedziałam. Postanowiliśmy zabić. Może Wajkesz. Jeszcze te modyfikacje trochę utrudniają. Niby ładnie gra wygląda, ale. Czyż nie? No cóż. Nie ma to jak sobie utrudnić. Chciałem się po prostu rozejrzeć. Masz maszynkę. Znaleźli się tutaj ci wszyscy mężczyźni. A oprócz szynki coś jeszcze tam wchodzi w skład. Wszędzie jest ich pełno. Czy obecność najemników jest dla ciebie kłopotliwa? Ja głodna jestem. Kurde, nic nie jadłam oprócz śniadania. Nie musimy się obawiać o własne życie. I też robię questa z szynką. Ciągle mieliśmy na głowie straż. Tylko, że zamiast nas chronić, plądrowali naszą spiżarnię. Zabrali nam większość tego roku. Nie ma za to, Gomez, to ja dziękuję, że dołączyłeś do grupki. Nie zrobili nic, żeby nam się odwdzięczyć. Dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Tylko z tych łotrów posunęło się nawet do kradzieży. Niesamowite. Nie zrozum mnie źle, żołnierzu. Tak. Wiem, że są wśród was również uczciwe tego osoby. Egzorcyzmu, idź stąd i wychędosz się sam. Opis Wiedźmin dowiaduje się, jakie życzenie spełnił Jin 0.72 PLN PSC. O, no to teraz mnie zażyłeś, Zenon. Nie zdradzę ci, co znaczy to zaklęcie. To są tajniki magiczne czarodziejek. W końcu to była jego decyzja. Posłuchał mnie właściwie, że mam czas na takie rzeczy. Kenobi, witam serdecznie. Dzień dobry. Raczej nie, niech moc, tylko cierpliwość będzie ze mną. Kiepska sprawa. Nie można wierzyć we wszystko. Ode mnie też nie rozdał. Mnie mówili co innego, tak, tylko plotki. To cokolwiek obchodziło. Trzeba silnie uderzyć. No nic, ale jak już tak zaczęłam, to tak muszę skończyć, Wajkesz, no trudno. W końcu i tak go nie można wierzyć we wszystko. Może przynajmniej trochę szybciej się nauczę. Kiepska sprawa. I to jest prawda. Mówicie, że ona jest na zewnątrz. Nie wierzysz, naprawdę wierzysz? Ta córka, tak? To nie tylko plotki. To jest ona? Mówią to i co masz na sprzedaż? Może ona ma szynkę? Pokaż mi swoje towary. Myślisz, że ja mam lepiej? Czekajcie, no coś ma. Szynka, dobra, ma. Kupmy jedną. I co on jeszcze tam chciał oprócz tej szynki? Zaraz zobaczymy. W dzienniku. Głodny myśliwy. Mleko. Butelkę mleka mam, chleb mam i szynkę. Szynkę już zakupiłam. Już sprawdzę, czy na pewno mam chleb. Jest chleb, jest mleko, jest szynka. Dobra. No, dokładnie. Żeby po kilka razy. Niektórzy to po 20 nawet mi mówili. No to sorry. No to dla nich to jest bułka z masłem. Nie usłucham dalej. Wiedźmin to też już dla mnie nie ma takich tajemnic, jak kurde go przeszłam 2-3 razy, nie? A co dopiero 20. Dziękuję Fakual i wzajemnie, tobie również. Wiesz, ja tam lubię jak grasz, bo pomimo przeszkód się nie poddajesz i chcesz ukończyć. No, wiesz co, to taka moja zawziętość trochę. Nie lubię się poddawać. Rock Till Dead, witam serdecznie. Dobry wieczór. Na co ci cierpliwość do tej gry jest prosta? No, dla kogoś, kto ją zna, to tak, jest prosta. Tylko AB na koszmarze. Ja nie wiem, jak można to grać na jakimś zwiększonym poziomie trudności. Ja pamiętam, jak zaczęłam z pierwszym streamem i miałam Elhiver, ale z podniesionym poziomem trudności. Mój Boże, ten pierwszy goblin tam, to ja myślałam, że to już jest po grze. Dziękuję za subskrypcję, serduszko dla nowego suba i proszę o rozgoszczenie się na streamku. Dobra, ten ciul, ten grom, on będzie gdzieś za
tym typem, nie? Po 11-latek nawet. Returnik 2.0 nie jest za trudny. Aha, a returnik też podnosi poziom trudności? No, pamiętam moje pierwsze podejście do Baldura. To nie zrobiłam w ogóle questów z liczami, nie zrobiłam ze smokami, w sensie omijałam je, żeby tylko ich nie zabijać. Masakra. A jak już tam chyba jeden, to trzeba zabić, bez względu na wszystko. To ten. To chyba męczyłam się kilka dni z nim. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie tu, w tamtą stronę. Trzeba uważać na to, co się dzieje. Nie wiem, czym on się tak. Myślisz, że ja mam lepiej? Tak z 5 razy i wydłuża rozgrywkę. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Podróżowny mnie to kosztowało. Nie, już znalazłam szynkę. Nawet witam, Nemolamus. Miękka, gdy twym oczom ukazuje się jenka 15 zł i 16 groszy. To dobrze? Kurde, to dobrze, że stal mięknie na widok jenki? Kurde. Chyba powinno twardnieć. A dobra, niech wam mięknie, no. Dzięki, Radziuks. Takie donate, no dzieje się. Nie mów, że to nieprawda. Dobra, ej, masz ty. Tu. Podobno byłeś głodny. Oto jedzenie. Doskonale. Co teraz? Nie widzisz, Norek Games? Czasami wielbiciele są. Naucz mnie, jak powinno się polować. Naucz mnie, jak powinno się polować. Czego chciałbyś się nauczyć? Jakie swoje dziwne myśli. I kto to mówi? Mówi to gość, który mi pisze na czacie, jakie ma podrapane plecy. Jak to fizycznie uwodzi. A czy ja chcę wydawać te punkty? Chyba nie chcę wydawać tych punktów. Czaty, mądrzejsze ode mnie, podoradźcie mi. Naucz mnie, jak siekać cebulkę. A przynajmniej zrobiłam quest, nie? Chociaż mogłabym jakieś doświadczenie dostać. Przydatne są to skille w ogóle? To usuwanie, coś tam, coś tam. Cyrilla Fiona Ellen Rianon, witam serdecznie. Ja tam do cichych nie należę, o nieco. Nie, niepotrzebne tobie, no to trudno. Chyba tylko dla złota. No to smutek. Smutek.pl. A mówicie, żeby iść do siedziby tych magów wody tam, nie? To ja mam wrócić się do Laresa? A on mnie zaprowadzi, czy już mnie nie zaprowadzi? On mnie już raz zaprowadził, to chyba drugi raz mnie nie zaprowadzi. Nie będzie taki miły. Halo, właśnie. Mikołaj, już mam nadzieję, że nagrany, bo miał być sobotę. W inne miejsce. To iść do niego, Spotter? Poszedłbyś na moim etapie gry? Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie zjedzą mnie jakieś dziwne stwory? Nie wiem, ty mi powiedz. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów takich rzeczy. Nic mnie już nie dziwi, dokładnie tak, jak nie wiesz. On nawet nie wiem, ja nie dostaję powiadomień z tego YouTube'a, Mikołaju. To dziwne. Bym obejrzała, bo miałam czas po południu. Nikt nie chce wiedzieć. Słyszę o tym po raz pierwszy. Ale to dzięki, to dobrze wiedzieć, to sobie sprawdzę. Inaczej bym się do tego zabrał. Mogę ci opowiedzieć o takim. Idź z Laresem, dobra, no to wracamy do Corinis, moi drodzy. Ja myślę, Norek, że ja cię mogę uczyć czarów.
ale najpierw się naucz ortografii, Norek. Bo bez ortografii potem czary ciężko przyswoić. Wiesz, inteligencja jest ważna. Nie wiem, dzwoneczek mam. Ustawiłam sobie i widzisz. No ale YouTube tak świruje. Nie... Dobrze, że mam z tobą kontakt, to jestem na bieżąco, tak czy siak. Myślisz, że ja mam lepiej? Sam tak mówię. Nie, nie dużo. Łażenie tylko cię ominęło. I oddanie szynki, mleka i chleba temu Gromowi. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Wiem pod N, że mam questy. Ale ten dziennik jest taki też niezbyt klarowny. Dobra, prosto, prosto. Coś jest? Nie. Lepiej nie zbaczać z trasy. Jeszcze coś mnie zaatakuje podejrzanego. Czekajcie. Do majątku ziemskiego. A do tego Korinis nie można iść tą drogą, bo tam są bandyci, z tego co pamiętam. Tak. Muszę iść tą drugą. Naokoło jakoś. Powinien był wiedzieć lepiej. Czy coś się w końcu zmieni? Nie można na tym polegać. Nie mówię ci przecież nic nowego. Oj, Norku, Norku. Widzę, że ty jesteś taki niereformowalny przypadek. Xenon, nie sądzę, że to, żeby o to chodziło. Tak jak mówiłam, mam dobrą intuicję magiczną. Zawsze jak Bezi mówi o kiełbasie z barana, to się boję, czy to nie moja kolej. Aha. To 15 łapek? Dziękuję bardzo. A wczoraj było więcej. Pewnie jakbym później streamowała, to by było lepiej. Ador, dziękuję za komplement. A powinieneś być chory, Mikołaju? Nie, co za dziwne życzenia. 120, no to serce rośnie. Dziękuję wam bardzo. Rzuć na mnie klątwę. Już jakąś taką litościwą mam teraz naturę. Bardziej wzbudzasz we mnie współczucie, Norek, niż żądzę mordu. Dziękuję za subskrypcję. Ale Spotter obudził swoją żądzę mordu. Były to pielce, były. Marco Leonardo, witam serdecznie. No to zwolnienie będzie, w czym problem? O kurde, co się to tak przycina. Dobrze, myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Niesamowity Radiox XD, zwykła stal to i mięknie. Ale ta magiczna nie XD 10 zł, 36 groszy. Dobra, dobra, powiedzmy, że się poprawiłeś, Radiox, poprawiłeś się. Niech ci będzie. Magiczna stal jest jak diament. A wiecie, z diamentami nie ma żartów. Kurde, no, przycina mi się to. Przecież wiedział o
tańczy z tą Stuleją. Oj, tam Radziek. Wiem, że to żarty. Niegroźne. Trudno być tego pewnym. Nie może tak. Ador, mówisz? A ja to tak lamię w tą grę. Wiecie co, ja nie wiem, czy... Spotter, powiedz mi, czy ten z tym Laresem to jest dużo roboty? Bo ja się robię głodna. Nie jadłam jeszcze obiadu. Także muszę sobie zjeść zupę, krokieciki, mam dwa. Nope. No to dobra, idziemy z nim w takim razie. Ej, ty! Jesteś teraz w straży. Normalnie umrę ze śmiechu. Były skazaniec w straży miejskiej. Taki tam paradoks. Tylko ty mogłeś wyciąć taki numer. Nie będziesz robić mi problemów. Dziękuję, Gomez. Uli, prawda? Ale jeszcze nie jem, spokojnie. A po streamie. Aha, co do zaginionych. Możesz mi towarzyszyć w drodze. To, ale poczekajcie, to mówicie, żeby się uleczyć. A on mnie siły chyba może też nauczyć. Poczekajcie. To ja tak. Zrobię tak. Się uleczę. Oj tam, bez przesady. Tylko wiecie, co jest pewien problem. Nie mam miksturek, muszę dokupić chyba mikstur. U Zurisa, nie? Krzysztofie, witam serdecznie mojego złotego jednorożca. Trudno być tego pewny. Dzięki, Wajkerz. Miłej gry ci życzę. Stream sobie... O, na drugim monitorze, no czuję się zaszczycona. Także nie, no spokojnie, ja po prostu późno zjadłam bułkę na śniadanie, jakoś tak nie byłam głodna. Nie wiem, czym on się także spoko, spoko. Tak, tak, wiem, że proponujecie mi każdą część Gotika. Zuris to jest bardziej chyba... koło ryb tam? No, myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Oczywiste. Niesamowity skrawisz czarodziejka jest jak diament, ale oszlifowany. Dobra, przyznaję się, jestem już zakopany 10 złotych. Halo, halo! Spokojnie tam! Ojejku, no dziękuję, dziękuję. Widzisz, że oszlifowany. Ciężko taki diament zdobyć. Chyba. Bardzo ciężko. Podobno wartościowe są diamenty. No, normalnie, Jaskier się w nim obudził chyba. W Skelgijczyku. Co za wrażliwa dusza, jak na pirata. Kurde. Już nie będę spać od tych komplementów. Karl. A może to nie ten Zuris? Chyba wiecie, on nie tu był jednak. No ale czemu obrażasz, Andrzeju? Proszę się zapoznać z regulaminem. Krokietami. A nie jadłeś dzisiaj, Ador? Co tak, też bez obiadu jak ja? Kurde. Pomóżcie mi, gdzie jest ten Zuris, żebym tu ja nie łaziła po tym mieście, nie wiadomo, ale to wiecie co, najpierw może się prześpię. A, może on jest tam przy targowisku, ten Zuris. Tam w tej chacie swojej. No, żeby szło diament oszlifować pilnikiem, to by było łatwo. A to tak nie działa. Nie może tak dalej być. Nie, no wszyscy się głodzą. Ja rozumiem, że ja, wiecie, bo jestem filigranową czarodziejką, ale wy, moi drodzy panowie, to musicie dbać o masę. Masę, krzepę i w ogóle. A co ja jestem wiejską zielarką, żeby sprzedawać, nie wiem, jakieś amulety i eliksiry miłosne? No chyba mnie nie doceniasz, Norek. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Ja bym tego nie zrobił. No wiem, w chacie, no muszę tam iść do niego. Się najadam browarami, ale no mają kalorii dużo. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. Niesamowity skelisz, może i nie będziesz spać, ale ja coś ci powiem. Tym będziesz dziś spędzać sens, powie gdzie się nie O, nie wierzę w niego, no. Co?
Dziękuję. Poziomka, witam serdecznie, dobry wieczór. No, no, złapałeś ten wiatr, wiatr w żagle z Kelgijczyku. No ja skieruję ci, ma konkurencję. Co tu się wyprawia? Co tak wcześnie? No bo właśnie za niedługo skończę poziomka, dokładnie za 10 minut planuję. Wiamzak, witam serdecznie, dobry wieczór. Zamienia się w Keirę, ta. I to on będzie przy targowisku, ten Zuris. To tam dalej. Tajemnica, o której wszyscy... Miło, Minorku, że mnie doceniasz. Mój mąż uważa inaczej. Ja doceniam swoich widzów, jak mnie nie trolują. Zawsze to powtarzałam. Coś ostatnio widzę na wielu live, że się zbiega taka banda, jakby wyszli z jaskini i pierwszy raz na oczy widzieli kobiet. Wiesz, w Gotiku jest bardzo mało kobiet, a jak już są, to takie kwadratowe albo z różowymi włosami jak Nadia, więc ja się im nie dziwię gdzieś tam, że mają takie podejście. O nie. Czego tutaj szukasz? Czego tutaj szukasz? Ja chcę kupić coś od ciebie. To nie było takie trudne. Halo. Dobra, mogę? Dobra, pokaż mi. Uuu, Gomez. Pokaż mi swoje towary. Ja myślę, że sporo jest. O nie. On nie ma więcej mikstur? Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Ja myślałam, że te mikstury się jakoś uznawiają. O nie, to czym ja się będę leczyć? I pracuję niemal przez cały dzień. What the hell? Wykupiłam wszystko chyba. On po prostu czerwona latarnia, no wiemy co jest w czerwonej latarni. Lepiej by było, gdybyś przymknął. Mój mąż uważa inaczej. Teraz każdy już o tym wie. Streamujących kobiet na poziomie jest mało. Ale w sensie na takim poziomie gamingowym jak ja, to myślę, że jest nawet mało. Tak, faktycznie. Bo aż tak chyba nie lamią jak ja. Dobra. Naprawdę sama widziałam. Zapytajmy może, czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Ignas. Nie. Na ogół Konstantino jest w przejściu. Dobra, no to pójdę do tego Konstantina. Przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. Serio? Przecież ona tam nic nie ma, tam Nadia. Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Masakra. Przechodzi wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Ale trochę tego nie rozumiem. To można przeklinać, a nie można, kurde, ten... Królewskiego szczawiu. Pikseli w bikini pokazać, no to jest dziwne. On po prostu no jak mówisz o innych, że są stulejarze, no to co to jest? Komplement dla nich, czy to jest obraza? I pracuję niemal przez cały dzień. Jak byś potraktował, jakbym cię nazwała stulejarzem, Andrzeju? Że tak miło do ciebie mówię, rozumiem? Nie obrażam cię, to nie jest obraźliwe. Nie mów. Dawid, witam serdecznie. Isei, witam, no, witam. Dobry wieczór. Naprawdę, sama widziałam. Czy Konstantino powiedział ci kiedyś, gdzie szukać szczawiu? Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu... Ale dla mnie to jest jednak obraźliwa. To jest mój stream i moje zasady. To ta przy bramie. Nie, nie uważam, żeby moi widzowie byli stulejarzami. Z tego, co wiem, znajduje się na wzgórzu. Kiedyś był tam chyba grobowiec. To interesujące. On po prostu za dużo gada. No to idziemy do Konstantina. Mądra decyzja. Widzisz, to nie było takie trudne. A może ja jestem? Sprzyczajki! I się znęcasz nad moim lamieniem, w sensie bekę masz z tego. W ten sposób nic nie może... Absolutyzm jęki, przypomnę. Ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i dobra. Próbował pojednać... Patrzcie, jak on sobie tu radzi. Jak mu się ręka świeci. Dobra. Pokaż mi swoje towary, ziomek. Pokaż mi swoje towary. Ale tam, gdzie stanął
O nie! On nie ma mikstur. Co? Spotter, źle mi powiedziałeś. W miejscu tym ład i chaos współistniały. A widzisz, ja się nie poddaję, ale jest ciężko, Issei. Czasami nienawidzę. Kocham i nienawidzę normalnie tego gotika. Salandril też ma mikstury. Gdzie jest ten Salandril? Tam pewnie u tych magów, nie? I zwierzęta. A Ignaz jest gdzieś tam chyba. I owce. Żółwik, witam serdecznie, dobry wieczór. Powstali ludzie. Jeżeli ja ci powiem tak, czasami kobieta ubrana jest ładniejsza niż ta, której wszystko widać. No tak, no pewne rzeczy lepiej samemu odkrywać, nie? Coś jest bardziej pociągające, jak jest odpowiednio zakryte. Przecież wiedział o tym wcześniej. W tym sklepie, co okradałaś puchary niedaleko. Z pewności się z tobą zgadzam. Słyszę o tym po raz pierwszy. A, wiem, dobra, już pamiętam. Górne miasto, macie rację. O mańcu. Musiały pojawić się problemy. W zupełności się z tobą zgadzam. Wiele kobiet gra i nie chodzi o skill, tylko w większości o ładną twarz. Co mnie dziwi, dla mnie jest słodkie, jak kobieta gra i się męczy, czasem mogę doradzić jej męską nie poradą. Wiem, czym on się tak denerwuje. Aha, czyli jesteście tu dla ładnej twarzy. Miło mi. A wiecie, mogę nic nie streamować, nie? Jak już tutaj takie poezje i romantyzm. To wyobraź sobie, ilu w sobie otworzy jaskra. Nie mam czasu na takie rzeczy. I 56 groszy. A, coś mało dzisiaj się otworzyło tych jaskrów. Tutaj akurat trzeba przyznać, że na Skellish coś mocna poezja dzisiaj uderzyła. Ignaza, byłaś? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Ja, spróbujemy z tym Salandrilem. Nie mów, że to nieprawda. Niech pani tu. Ode mnie tego nie dostał. Trzymam się od tego z daleka. O, tu jest. Może on ma mikstury? Szukasz doskonałej mikstury? Tak, szukam dokładnie. Mam świetny wybór po rozsądnych cenach. A moje mikstury są o wiele lepsze. Dobra, dobra, przestańcie. Naprawdę dzisiaj dziury. Jakieś takie opary miłosnego odurzenia jakieś w powietrzu są. Mi to do głowy. Pokaż mi swoje towary. Mogę ci opowiedzieć o takich dobra. Rzeczach. Ekstrakt leczniczy. Trudno mi w to uwierzyć. Bierzmy wszystko. Dobra, many nie, niepotrzebnie tą manę kupiłam. Przyszło mi to do głowy. Nie wiem, ty mi powiedz. Nie wiem właśnie. Słyszę o tym po raz nie wiem, pierwszy. Nie wiem. Dobra, kochani. Chyba na tym etapie już sobie skończymy. A może jeszcze do tego Laresa podejdę. Akurat 2 minuty powinno zejść. Musiały pojawić się problemy. A człowiek nie wiem, pokonał bestię! Niech żyje! Mało jaskrów. Ale spokojnie, nie musieliście ten... Nie mam czasu. ...mi swoich skilli prezentować poetyckich. A tylko gadanie. No masz, a ja dopiero wbiłem. No, ale dzisiaj wcześniej zaczęłam. Wiesz, poziomka. Dlatego, że wcześniej chciałam skończyć. Było dokładnie tak, jak mówisz. Miłych zakupów, Adrianie. No, trzymaj patrz, się, papa. A poza tym jestem już głodna. Potrzebuję zjeść coś. Wszystko, co się słyszy. Posłuchał niewłaściwych ludzi. No. O nie, Radziuk, co teraz powiedziałeś? O, no dobra, Marko. To już się poprawiłeś. Cieszę się, że jesteście tu też dla osobowości jednak. A nie dla urody czy skilli. Dziękuję za subskrypcję. Też nic nie jadłeś sobie dzisiaj? Masakra. Znaczy ja zjadłam bułkę, no ale to... A bułką się nie najem na cały dzień. Karolo, dziękuję za suba. Czekopałkę. Już nie mam czekopałek, słuchajcie. Mam czekoladę samą. A w sumie też może być. Nie, ale wiesz co, ja zanim, wiesz, wleję sobie to do garnka, zupę, zagrzeję ją, zjem. No nie, to trochę potrwa, bez sensu.
Jeszcze muszę przesmażyć tak, krokiety z wczoraj. Tak, to bardzo typowe. Tak, to nie. Bardzo typowe. Niczego jest możliwe. Tak, to bardzo typowe. Przecież wiedział o tym wcześniej. O, kurde, to boli gardło. To nie może być tak. A bardzo, bardzo? Nikomu tego nie powtarzam. Współczuję. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się... Lepiej by było, gdyby się przymknął. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? On po prostu za dużo gada. W ogóle się wtedy nie chce jeść, tylko takie półpłynne rzeczy. Albo jakieś jajecznice czy coś. Dobra. Zapisujemy. Boję się, Żółwik, że to jest jakiś taki czarny humor trochę. Nie potrafi niczego zatrzymać. Jesteś spoko osobą z charakterem, miał fajne poczucie humoru i ze wspaniałą publicznością. Dlaczego nie mieliśmy cię oglądać? O, Haski. Dziękuję bardzo za takie miłe i motywujące słowa. Nikomu tego nie powtarzaj. Nikomu tego nie powtarzaj. Rado Erudardom, ale masz coś w głosie takiego pociągającego. Takiego mrrra. Zenon. Dobra. Dziękuję wam serdecznie za wspólne popołudnie z Gotikiem. Tam za dużo żeśmy nie narobili, no ale tak to jest jak się lami, jak ja. Ja sobie jeszcze przestudiuję dalsze te poradniki. Może odkryję zadania, które mogę zrobić na swoim poziomie. Te. No i co? I widzimy się następnym razem. Nie wiem, czy jutro. Jutro raczej nie. W każdym razie, żeby być na bieżąco, to zapraszam was serdecznie na Discorda, na grupę, na Instagram. Wam życzę udanego weekendu, udanego wieczoru sobotniego, żeby te opary miłości was nie opuszczały. Życzę wam spokojnej nocy, miłej niedzieli i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za obecność, dziękuję za wszystkie łapki, za donaty, za wierszyki, za modowanie, za wszystko, zawsze. I wszędzie będę wam dziękować. Dziękuję. Pa.